Co tam, Kamilek? Mandzio. To... Spokojnie. Nie, Kamilu, Kamilu, chciałbym otwartą dyskusję przeprowadzić. Chciałbym, to poczekaj, otwarta dyskusja, ja czekaj, zrobię sobie na full screen naszego Discorda i sobie wrzucę. Kamilu, chciałbym ciebie poinformować, że mogę czasem przeklnąć. Oczywiście. Ja? Czy jesteś świadomy tego? Uwaga, hot take. Nie, to nie jest hot take, to jest przemyślany take. Nie powinieneś z tamtej sytuacji za nic przepraszać. Imo, jest to akcja miesiąca, co najmniej, jak nie kwartału. I teraz, dlaczego tak jest? To nawet nie chodzi o to, że kogoś pocisnąłeś czy coś, tylko wiesz, czego zazdroszczę w zagranicznym YouTubie, Twitchu? No. Że mogą tam jechać takim błotem, że to jest insane i nikt się nie spina. W Polsce mamy tak, że możesz zwyzywać grę, możesz zwyzywać przeciwnika, ale jak zwyzywasz innego streamera albo powiesz coś nie tak, to wszyscy Jezus Maria, ale drama. Mimo że już nie chcę do XQC porównywać, ale stary, to co się dzieje w zagranicznym Amongu, i ty dobrze wiesz, to bardziej do widzów mówię, to jest insane. Ludzie się wyzywają od najgorszych ludzi, bo oczywiście poza rasizmem itp., żeby oczywiście bana nie było, bo to jest oczywiste. I w momencie, kiedy ja zobaczyłem pierwszy raz akcję Mandzia, miałem przebłysk, że może wkraczamy na ten etap, że to jest już to, że to jest już to. I sobie pomyślałem, kurczę, ależ piękne czasy chyba nadchodzą. Po czym okazuje się, że wszyscy są w szoku, że tak się stało. I teraz Mandzio powiedział jedną rzecz, którą trochę rozumiem, ale troszeczkę uważam, że nie jest to poprawna, że przeprasza za zachowanie. Ludzie, którzy mówią, że ktoś się spina na czymś, bo dla nich nie jest ta rzecz ważna, dostaje raka dupy po prostu w tym momencie. Ponieważ dla mnie nie jest ważna piłka nożna, ale rozumiem, że Ronaldo potrafi się rozpłakać, jak gola nie strzeli. Mimo że przecież dla mnie to tylko piłka nożna. Jak chłop ci powie, że Among Us jest tylko po to, żeby sobie pochillować, dla mnie piłka nożna jest, żeby sobie pochillować z kumplem z klasy, żeby sobie pokopać. Ale jeżeli Ronaldo się zepnie do Messiego, że nie trafił w piłkę... Oj, jak najbardziej. Jezu, ja to nie powiem, kurde, dlaczego oni się spinają? Piłka nożna jest for fun. No nie jest, kurde, for fun. I poszedł po jedzonko, a ja też muszę zamówić. To ten czas na kolację, wiesz o co chodzi, nie? No unlucky timing, że akurat zaczęliśmy gadać, ale... Nie, czekaj, czekaj, też sobie zamówię w międzyczasie. Mów, zapowiadaj stream. Mam pytanie, Ewron, poczekaj. Jak mogę włączyć ekran na Discordzie, że jest tylko nasze awatary, widać kto mówi, tak na pełen ekran? Nie wiem, się szczerze mówiąc, streamer mode'a musisz chyba wyłączyć w ogóle, żeby przechwycić Discorda, z tego co wiem, bo Discord ma nakładkę, żeby OBS-a. Dobra, walić to. No. Więc Imo, jedyne za co trochę można przeprosić, i to jest tylko to, że... Ale to też, w mojej logice to nie jest poprawne, ale można by przeprosić za to, że ta kłótnia była na voice... Spoko, no zostawi pewnie. Pod drzwiami niech zostanie. Tak. Że ta kłótnia była na voice czacie. Na zasadzie takim, że na voice czacie ogólnym. Poczekaj, no... chodź na kanał głosowy, to będę mógł to zrobić. Please. Salon? Siema. O, pięknie. To jak ustawiasz, to ja sobie tylko odbiorę spod drzwi, dobra? Zaraz będę. Już włączyłem tryb podcast. Tryb podcast, czat. Podcast! Czat, ja też muszę sobie jedzonko zamówić. Skręca mnie z głodu, co by sobie zjeść, czat, to jest. Czat! To, co Mandzio zrobił, możliwe, że to będzie w ogóle przełom. To będzie przełom. Pewnie nie, bo Polska nie jest gotowa. Ale dla... Wyzywał kobietę! Mandzio! Ale nie. Ale można to pięknie wyjąć z kontekstu. To, co Mandzio zrobił, to jest przełom. Bo ludzie wyszli na ulicę. Będą protesty pod adminami. Dziękuję ślicznie, Zakon. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie no, generalnie chodzi mi o to, że ja miałem taką sytuację, że i widzisz, ja mogę na przykład wyzywać Ero od najgorszych, Blaszkę od najgorszych, no nie? Ale kiedy przychodzi kobieta na czat, do nas do gry, to ja teraz nie wiem, w którą stronę siedzieć, bo ja mam tak, że raczej, może to jest złe podejście, ale jeżeli chodzi o grę, każdego traktuję tak samo. Nie ma znaczenia, czy jest kobietą, czy jest młodszy, czy jest starszy. Jakby to jest gracz, z którym ja gram, no nie? Oczywiście nie będę wyzywał kobiety, nie wiem, od prostytutek, ale nie, mam tak, że raczej bym mógł powiedzieć wszystko, ale czasami mam taką blokadę, że czat uzna mnie za jakiegoś seksistę, że kogoś wyzywam, czaisz? Wiesz mniej więcej, o co mi chodzi? Tak. Że jakby... Bo są ludzie na czacie, którzy są strasznymi seksistami, pod tym względem, że o, kobieta na Amongu, no to chyba out, nie? I jakby wtedy mówię takie, czat, nie w tą stronę, wiesz, nie chcę bronić też defaultowo kobiet, bo będzie, że jestem simpem, to jest najgorsze, no nie? Ale ja, oczywiście, wiesz, to nie chodzi o Ariel, bo na Ariel mogę, wiesz, jakby kobiety traktować lepiej, aż tak simp, nie, no wiesz, chodzi mi o takie, wiesz, po prostu kulturę, no nie? W stosunku do kobiet. Ale w grze to jest inny gracz, wiesz, dla mnie nie ma znaczenia płeć tej osoby, no nie? I to, że ty wyzywałbyś w tym momencie Ero albo kogokolwiek, tak samo, nikt by nie miał żadnego filmu. Myślę, że byłyby szoty, ale nie byłoby 10 tysięcy wyświetleń max. Rage, tak. Zobacz, Rage Mandzia, ale się odpalił. Tak, po prostu Mandzio po prostu zrage'ował, no nie? I jakby, nie wiem, Imo, jeżeli, może to będzie trochę głupie, bo to jest trochę takie, że bijemy kogoś mniejszego, no nie? Tak, wiesz, to jest takie i sobie przytakujemy. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś bardzo wszystkim podpadł i ktoś się uruchomi, to nie jest nic złego, że ktoś się uruchomił. Jakby otwarcie możemy powiedzieć, że na przykład mniej przeklinamy. Już nie będę mówił, że w ogóle, no bo wiadomo, no nie? Ale chodzi mi o to, że bardziej jesteśmy z takich streamerów kulturalnych. Można by trochę powiedzieć, Jezu, to teraz źle o mnie brzmi, że ja jestem kulturalnym streamerem. Bardziej chodzi, że... Dobra, to znaczy, żeby to lepiej nazwać, tak. Nie używamy przekleństwa jako przecinka zazwyczaj, tak. Tylko jako podkreślenie dokładnie. Emocji. O. Dokładnie. I taki rage jest na zagranicznym Twitchu codziennością. To jak ty się odpaliłeś, no nie? I nikt się nawet nie spina. Ja nie będę podawał przykładów ludzi, i to nie chodzi tylko o Amonga. I to, że ty coś takiego powiedziałeś, ja na przykład, nie wiem, czy ty widziałeś moją reakcję na streamie, ale ja ogólnie się uśmiechałem, powiedziałem, że ja to Mandzia w sumie rozumiem, dlatego że się zdenerwował, no nie? Jedyne, co ja bym mógł powiedzieć, że było troszkę takie out of touch, ale to wiadomo, że są nerwy, to było jedno zdanie, że po co ty z nami grasz, no nie? I to było takie, że no technicznie to wiesz, my ją zapraszamy i teraz wiesz, takie, no dlatego to było takie, wiesz, no takie... No, technicznie w mojej opinii było kilka rzeczy. Po pierwsze, wyklinanie tak na streamach, jak mówiłem, a po drugie po prostu sam przekaz jak mega mocno wulgarny to był, że za mocno poleciałem i tyle. Jeżeli chodzi, to znaczy powiem tak, jeżeli mocno, nie mocno, zbyt personalnie za mocno, ale też mnie osobiście bardzo to irytuje, jeżeli ktoś mocno spłyca temat, ponieważ od kogoś przychodzą mi ludzie na czat i mi zaczynają mówić, że kogoś wyzywam od kurew, szmat, pizd i tak dalej, a nic takiego nie zrobiłem. Nic takiego nie zrobiłem. Jedyne, co tutaj obraziłem, jedyne, co tutaj, że tak powiem, znieważyłem, to była, wiesz, po prostu styl gry, no i inteligencja również, ponieważ no tak po prostu z mojej perspektywy to wyglądało i to również było moim zdaniem za daleko. Ja bym tutaj obrażał jedynie jako gracza, nie jako osobę, to byłoby spoko, ale nie obrażałem jako gracza, tylko obrażałem jako osobę, ale to też mówiłem od samego początku i od razu po zajściu, że poleciałem za mocno i zbyt chamsko, ale generalnie niektórzy na Twitchu bardzo chcą zrobić narrację na zasadzie zrobić sobie ze mnie swojego wroga, żeby mnie szybko stąd wykurzyć. Przynajmniej tak odbieram od niektórych wrażenie, że specjalnie nie zagłębiają się w sytuację, oglądają wszystkie shoty jak najbardziej wyrwane z kontekstu, żeby sobie zrobić ładną narrację pod to. A w momencie, kiedy ktoś zobaczy większy obrazek, to niewiele widziałem opinii, to znaczy, no bo tylko opiniami mogę się sugerować tutaj ludzi losowymi, co nie, no bo znajomi to zawsze powiedzą miło opinię, co nie, ale niewiele widziałem opinii, które mówiły, że nie rozumiały powodu, przyczyny złości. Jasne, były opinie nierozumiejące siły złości i siły tej agresji, ale nie takie, że powodu. Powód był zrozumiany dla każdego. No, wiesz, zawsze będzie tak, że wiesz, no na shotach nie będzie nigdy 40-minutowej akcji w stylu zobaczcie, dlaczego tak się stało, tylko wiesz, moment, kiedy ktoś zaczął krzyczeć, no nie? Tak. I to jest, ja dlatego bardzo nie lubię i to mogę otwarcie powiedzieć, każdy jakby z publiki, która mnie zna, wie, że ja nie przepadam za YouTube'em, w sensie ja robię YouTube'a i podoba mi się, jak to się rozwija, ale sama narracja YouTube'a mnie bardzo denerwuje, że to jest taka, mówisz do kogoś, kto nie może ci odpowiedzieć w tej chwili, wiesz, są komentarze, to jest taka trochę telewizja, no nie? Oczywiście troszeczkę bardziej interaktywna, ale bardzo mnie irytuje to, jak ludzie mogą szybko zmienić stronę. Na zasadzie, to było nawet w Stanach, jak widzę jakąś dramę, nie? Jest film na tego, na przykład osoba B jest śmieciem i wtedy każdy nienawidzi osoby B. Osoba B odpowiada na film, że osoba A jest śmieciem i wszyscy nagle mówią, że osoba A jest śmieciem, no nie? I teraz ktoś, kto chce komuś dowalić, on nie będzie, wiecie, na przykład mówił czegoś takiego, że no wiecie, Mandzio jest zły dlatego i dlatego, no ale w sumie z drugiej strony jest fajny dlatego tego. Nie, to będzie narracja jednostronna, że ja mam rację, Mandzio jest taki, że na Twitchu taki, też tak jest? Czy na Twitchu tak jest? No wydaje mi się, żeby na Twitchu tak było. Że, na Twitchu, w momencie, no, kiedy jesteś streamerem i kiedy prowadzisz jakąś narrację i chcesz kogoś naobrażać, chcesz kogoś wyzywać albo chcesz na kogoś nastawić swoich widzów przeciwko niemu, to jest to bardzo proste z takiego powodu, że widzowie na czacie piszą to, co chcesz zobaczyć i żeby się z tobą zgodzić. I czasem jest tak, że pomimo tego, że masz jakieś, że możesz posiadać jakieś negatywne zdanie na temat jakiejś osoby i możesz je wyrazić po prostu na tyle często i na tyle głośno, że prędzej czy później będą osoby na czacie, które będą to pisać, inne osoby, które będą chciały być zauważone, zauważył od tych osób na czacie i również zaczął to powtarzać. Tylko że w przeciwieństwie właśnie do YouTube'a, na Twitchu jest to bardzo krótkie. Taka fala złości, tak długo jak to nie jest cały czas powtarzane i cały czas ktoś sobie nie zbiera, nie trwa ona tak długo, a na YouTubie to ludzie potrafią chodzić i niszczyć innym kanały życia, szukać na nich materiały, nagrywać na nich filmy. Na Twitchu, jako że wszystko się dzieje w czasie rzeczywistym i na żywo, nie ma na to czasu. Tak na przykład, wiesz, tak jak tutaj Zebo film oglądałem, jak Zebo sobie siadł, nagrał sobie film, ja od niego wymagam trochę zrobienia researchu, ponieważ nagrał film na YouTube'a, on nie streamuje. Jak ja tutaj na przykład streamuję i wiesz, tam coś źle powiedziałem, tutaj się w jednej rzeczy pomyliłem, tutaj coś nie dopowiedziałem, jak dla mnie, ja jestem osobiście z tego wytłumaczony, z takiego powodu, że robię to na żywo. Nie siedzę ze scenariuszem albo nie siedzę z przemyślanym tematem, tekstem, tylko po prostu mówię. I oczywiście można powiedzieć, że jasne, no ale na YouTube'a ja również na przykład nagrywam materiały na żywo, nie myślę co powiedzieć, ale czy to dobrze o tobie świadczy tak naprawdę? To dlaczego po prostu nie zaczniesz streamować? Dlaczego robisz swoje materiały na YouTubie bez przygotowania? Zwłaszcza w momencie, kiedy... Z komentarzy jest tak, że każdy chciałby być takim Gargamelem. Tylko wiesz, jak jest kwestia Gargamela? To oczywiście wiesz, w ogóle czat. Mandzio jest bardzo analityczną osobą i bardzo obeznaną w tej branży. Ludzie mogą o tym nie wiedzieć i to nie jest, że się teraz szpachluję, tylko ja to już zauważyłem od dawna, że Mandzio wie, co jest 5 w tym całym rynku i w tej całej branży. I on bardzo, bardzo mądre rzeczy w wielu kwestiach mówi. I zauważ, że Zebo jest osobą, która wrzuca filmy, teraz zobaczyłem na kanale, codziennie albo nawet 2 razy dziennie. I to jest komentary. Stary, żeby zrobić dobre komentary, to trzeba zrobić research. Jak masz zrobić research, jak codziennie coś wrzucasz 20-minutowego? Research, to nie ma co odbanować w godzinnym filmie, gdzie wziął w ogóle screeny jakieś, w ogóle z jakichś wykopów itp. I wtedy to jest zaorany materiał, no nie? I to jest właśnie komentary, które ja nie, że szanuję, ale no jakby... Znaczy, no pośrednio też na pewno szanuję. I jeżeli robisz komentarze typu ej, patrzcie, coś się stało, więc powiem moją opinię, to to nigdy nie jest takie komentarze, za którym ludzie powinni siedzieć, tylko a no dobra, to jest jego opinia, no nie? Bo wiesz, oglądanie kogoś i co 2 minuty pauzowanie i mówienie haha, coś tam zrobił złego, coś tam, no to to nie jest takie komentarze, które... No wiesz, jest to znaczy, duży to jest komentary w stylu Leafy'ego po prostu, tylko że... No tylko, że Leafy ma bana i na YouTube i na Twitchu. No, Leafy dostał bana i bardzo słusznie dostał bana, no ale... Content, który robi Leafy, czyli komentowanie na przykład, załóżmy idealny świat, gdzie Leafy robi content, na którym nie jest banowany, co nie? Jest to content, w którym ogląda jakiś filmik, dorzuca do niego swoje żarty, troszeczkę się śmieje, tutaj robi jakiś żarcik, tutaj jakąś wstawkę, tutaj do czegoś nawiąże i jest to po prostu materiał rozrywkowy. Ja mam problem z tym, jeżeli kanały, które są stricte kanałami rozrywkowymi albo się na takie kształtują, nagle wyskakują ze swoimi moralnościami, ze swoimi naukami i ze swoimi sugestiami, że ten materiał jest bardziej przygotowany, aniżeli naprawdę jest. Jak dla mnie to jest troszeczkę taki clickbait i uważam, że osoba, która bardzo często mówi o tym, jaką widownię mają inni ludzie i jak bardzo kogoś oglądają dzieci, to zazwyczaj sama jest oglądana głównie właśnie przez dzieciaki. Wiesz, taka syndrom wyparcia. Ja o tym mówię, że inni tak mają, wy tacy nie jesteście, moi widzowie są najlepsi. Taki syndrom elitarności, tworzenie elitarnego sobie widza, elitarnej grupy, taki klub siema, nas oglądają tylko fajni ludzie, cała reszta to są głupie frajery. Wiecie, problem jest taki, i to też mówiłeś o tych takich cool kidach, że każdy z nas może być wulgarny, nie każdy z nas potrafi być kulturalny. I sytuacja jest taka, że Bardzo dużo młodych ludzi obecnie uważa, że jak ktoś bardzo dużo przeklina i jest po prostu ordynarny w stosunku do innych ludzi, to jest cool. Na zasadzie, o mój Boże, ale chłop jest elitarny. I to na Twitchu też jest, można zauważyć, że na zasadzie, ja pierdzielę, ale chłop przeklina, wyzywa tego i tego i tego i tego. Ja pierdzielę jest kozakiem. Każdy może kogoś zwyzywać. My możemy teraz walić takim błotem na ludzi, że to jest insane, no nie? Tylko że ci ludzie niekoniecznie potrafią się wypowiedzieć bez używania przekleństw. Wystarczy zobaczyć na zasięgu moich shotów, że... Powiedzenie kaworda to nie jest jakieś, nie wiem, że słowo zakazane tylko dla elity. Każdy to może powiedzieć, ale wypowiedzieć się kulturalnie, składnie i z dobrym przekazem bez używania przekleństw to jest już technika, którą nie każdy potrafi. Bo każdy może rzucić sobie kawordem. My możemy się z Mandziem przetransferować całkowicie w 180% content, tylko po co? To jest jakby, wiecie... To jest też niezbyt takie... Dobra, a może kiedyś tak będziemy, może kiedyś to będziemy. Ja kiedyś miałem bardziej taki content, w sensie byłem dużo bardziej przeklinałem, byłem dużo, jak to można określić, dużo mniej family friendly, ale to głównie wynikało z tego, z jakimi ludźmi się otaczałem. Kiedyś głównie treści, wiesz, na YouTubie tworzyłem z Gimperem, tworzyłem z Isamu, z Nitrem, z Rojem i to było za czasów, gdzie każdy po prostu co drugie, co trzecie słowo przeklinał i te przekleństwa to normalnie traktowało się przecinki i nikt nawet na to nie zwracał uwagi i później ludzie przestali to robić z takiego powodu, że jak trochę dorastasz, zaczynasz bardziej doceniać przekleństwo nie jako przecinek, tylko zaczynasz doceniać przekleństwo jako podkreślenie emocji, wyrazu czy ogólne, wiesz, jako zabieg słowny, o. Nie jako, że brakuje ci słowa, żeby powiedzieć, zatem wypełniasz to przekleństwem, żeby wypowiedź nabrała barw, tylko po prostu używasz przekleństwa wtedy, kiedy jest to potrzebne. Może właśnie dlatego, w momencie, kiedy ja się odpaliłem, te szoty latają u mnie na Twitchu, zrobię 50 000 wyświetleń, na YouTubie na losowym kanale zrobiło 100 000 i cały Twitch o tym gada, bo się nie odpalam zazwyczaj, nie denerwuję się do takiego stopnia. Powiem tak. Te szoty są piękne i to już nawet nie chodzi do kogo są sprowadzone. Sytuacja jest taka, że frustracja się budowała, nagle została uwolniona. Legit, ja nie wiem, czy zauważyłeś, ale większość osób jest faktycznie za tobą, no nie? I myślę, że albo może ty bardziej zauważasz jakieś tam negatywne odzewy do tego, no bo wiadomo, że na krytykę się troszeczkę inaczej patrzy, prawda? W stosunku do siebie, ale ja, patrząc takim okiem od boku, ja widzę samą aprobatę jakby w twoim kierunku, na zasadzie typu, no Jezu, oglądałem 3 godziny, już naprawdę się zbierało coś tam. Wiesz co, i tutaj właśnie wydaje mi się, że w momencie, kiedy nie tworzysz sobie treści na dramach i nie tworzysz sobie treści na kontrowersji, to bardziej aniżeli czy masz rację, czy nie masz racji, czy zostajesz zjechany, czy nie zostajesz zjechany, to ciebie bardziej obchodzi, że dobra, było, minęło, ludzie, po co o tym dalej rozmawiamy? Ja bardziej mam o takie podejście, no ale no nie da się uciec od tego, no przecież każdy musi się wypowiedzieć, każdy musi sobie zrobić filmik i można powiedzieć, dobra, olej, nie oglądaj, no ale w momencie, kiedy tworzysz treści na żywo, masz coś takiego jak czat. Jasne, możesz sobie wziąć moderatorów, którzy banują na szmaty po prostu każde wspomnienie, robisz sobie po prostu kompletną czystkę, ale to też nie jest dobre, ja też tego nie lubię, ja też nie uważam, że to jest spoko, też nie chcę banować permanentnie kogoś, to teraz się najarał na dramę, nasłuchał się swojego idola, przychodzi, zaczyna, chce się dowiedzieć jak najwięcej, zaczyna wyzywać i trzeba dać mu permbana, bo inaczej się po prostu nie odczepi. Tak, no Twitch chat jest generalnie taki, to też kiedyś o tym mówiliśmy, że 40% każdego czatu powinno mieć permbana. Ja wiem, że teraz to jest D2, ale po prostu sytuacja jest taka, że jak ja na przykład czasami siedzę i jest debilny czat u kogoś, to mi się nie chce udzielać. W sensie nie, że ja jestem jakimś newsortem i wiesz, o ja tu tylko piszę na elitarnych czatach, tylko po prostu kwestia jest taka, że debile są najgłośniejsi i zawsze będą w community każdym. I po prostu w momencie, kiedy 100 debili pisze i się wyzywa między sobą, tym normalnym ludziom albo ludziom, których się by spoko poczytało, im się po prostu nie chce pisać, bo nie chce im się przebijać w tym gównie. Więc ja no, na przykład wszystko zależy od jakiego masz czatu. Ja na przykład, tak. Wiesz, ja na przykład borykam się z takim problemem, że czasem patrzę czat u ciebie i ci zazdroszczę, że kurde, ale masz fajny czat na zasadzie, że tak on mocno reaguje, tak szybko pisze, tyle emotek wysyłają, w sensie, że on żyje swoim własnym życiem. Jak oglądasz stream z patrzeniem się na czat, to masz taki full experience, ale jest zajebiście. A u mnie na przykład jest ciężko, żeby coś takiego zrobić, ale za to u mnie zauważam, że jeżeli wchodzimy na jakiekolwiek poważniejsze tematy, czy sobie rozmawiamy, to zaraz mi się czat wypełnia ludźmi, którzy wysyłają po 7, 8, 9 linijek, ponieważ po prostu wiedzą, że ktoś to przeczyta i rozmawia również pomiędzy sobą. Całkowicie dwa różne rodzaje czatu tak naprawdę. Tak, tak, tak. No taki czat też jest, wiesz, to też zależy na przykład z czego by streamer chciał od czatu, prawda? Bo taki czat, gdzie faktycznie można sobie porozmawiać, jest też bardzo dobry. W sumie zależy, co się tak naprawdę robi na streamie, prawda? Bo na przykład jeżeli... grałbym ale słyszycie teraz tylko pierwsze Fortnite'a, to chciałbym właśnie taki czat, żeby można sobie porozmawiać na jedynkę, tematy, bo nie Fortnite widzi byłby takim tłem, no nie? Jak na przykład gramy w Minecrafta i mamy wojnę gildy, to ja chcę, żeby był absolutny syf na przykład na czacie, wiesz, wszyscy po prostu, żeby spamowali, jakoś tam kibicowali, pepo, chill i w ogóle. No więc w sumie też zależy od sytuacji, ale jestem, w jaki czat by nie był, wydaje mi się, że po prostu bardzo dużo osób musi dostać bana. Po prostu są ludzie, którzy po prostu nie czają jakby vibe'u może Twitcha, czy coś takiego, wiesz, no teraz bardzo dużo osób przyszło przez to, że jest ta pandemia, prawda? I Twitch odnotowuje, wiesz, tam czterocyfrowe poza wiesz, pandemią, procenty, wiesz, jeszcze się więcej rzeczy złożyło, no większość tak naprawdę, zobacz, że ustalmy to tak, że rok 2012 do roku 2014 na polskim YouTubie, dobra, powiedzmy na wcześniej, 2010 do 2014 gaming na polskim YouTubie to był jedynie Minecraft. Oczywiście możemy powiedzieć o takich osobach Rock, Rojo, czy Gimper, czy jakiś Tivol, czy inne osoby, ale to w porównaniu, to do Minecrafta, w porównaniu do Minecrafta to nie było wielkie. Najbardziej to się wybił, wiesz, Rock i Rojo, ich duet, ale to nadal nie mogło być porównane jakkolwiek wynikami do tych ludzi, co po prostu sobie robili wtedy Minecrafta. W roku 2014 zaczął upadać ten Minecraft, że zaczął się nudzić, ludzie zaczęli od tego odchodzić, dużo Minecrafterów stało się vlogerami. Wtedy właśnie zrobił się renesans gamingu i pojawił się taki prawdziwy let's playowy gaming u nas w Polsce, który kwitł przez jakieś 2 lata do czasu, aż się skończyła treść. No bo ponieważ jak we wszystkim się kiedyś kończą treści, no w końcu ograsz wszystkie gierki, które są fajne do ogrania, do pokazania na YouTubie i do zaprezentowania innym osobom. I zauważyłem, że od tamtej pory zrobiła się w gamingu stagnacja, która moim zdaniem spikowała właśnie w roku 2018-2019, gdzie absolutnie z gier się niczego innego nie pokazywało. Oczywiście był Fortnite, byli ludzie wyrastający na Fortnite, ale to nie była żadna siła na YouTubie, to była jakaś jedna ogólna nisza, która nie była gamingiem. I właśnie troszeczkę tutaj zataczając koło, wracając do Kwadratowej Masakry, jak ludzie ponownie zaczęli grać, ponownie pokazywać inne gierki oraz, że tak powiem, tworzyć content growy, myślę, że piękna historia zatacza koło, co nas wszystkich teraz prowadziło do tego, że idealny model YouTubera to jest streamer, który ma streama na tyle fajnie ogarniętego, że można z niego tworzyć treści na YouTube'a, które nie są wyrzutkiem ze streama. Nie czujesz się, że oglądasz powtórkę, nie czujesz się, że oglądasz coś, co jest nieświeże, tylko czujesz, że coś, co jest fajnie dotowane, przygotowane i jest po prostu zrobione na żywo. Przynajmniej ja czuję, że udało mi się z Xvoirem taki vibe pociągnąć na YouTubie i też na przykład, ja nigdy na przykład bym nie chciał wracać do nagrywania teraz, wiesz? Nie potrafiłbym wrócić do nagrywania. Nie potrafiłbym. W momencie, kiedy do mnie Martyna pisze, czy chciałbym zrobić jakąś akcję, ale bym musiał nagrać jakiś materiał na YouTube'a, jakiś dedykowany czy coś, mówię z góry na zasadzie, że Martyna, chciałbym tego nie robić, ponieważ po prostu nie czuję się w ogóle w tym pewny. Nawet nie wiedziałbym, jak to zrobić teraz. Nie wiedziałbym. Tak, no. No też można wyczuć na pewno taki vibe YouTube'a, a versus vibe, jak jest zmontowany na przykład. Teraz będą zmontowanie fajne cały dzień jakby Amonga w jeden odcinek taki duży, no nie? Gdzie są, wiesz, fajne akcje i to nawet słychać po tym, jak na przykład ty mówisz, to mówisz to bardziej do czatu, no nie? Jest taka bardziej chill vibe, jeżeli chodzi o sposób mówienia, a nie taki, wiesz, sztucznie dynamiczny pod YouTube'a. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, no nie? Że wiesz, jak ludzie nagrywali, może teraz nie, ale wiesz, nagrywali pod YouTube'a z takim bardzo takim... Nie wiem nawet jak to opisać, bo wiesz, aż tak na YouTubie nie siedzę, ale... No dobra, ale rzuć jakiegoś twórcę, to ci powiem, czy się zgadzam, czy nie. No na pewno masz jakikolwiek przykład w głowie, chociaż jeden. Że czułeś, że taki trochę sztuczny vibe, no wiesz, to się nikt o to raczej nie obrazi, bo mówimy o dawnych latach, wiesz, no content się zmienia. A jeżeli ktoś przez kilka lat nie zmienił swojego contentu i swojego vibe'u w odcinków, to powinien to zrobić i tak. Wiesz, na przykład mi się wyobraża, to teraz na przykład troszkę widzę u Nexe, ale to nie jest jakiś tam hejt. Kiedyś widziałem to na przykład u Blowka, to są oczywiście stare czasy, gdzie wiesz, masz po prostu siemanko, witajcie, dzisiaj będziemy robić to i to i to i o, nie mogę zamknąć mordy przez jedną chwilę, bo po prostu stracę uwagę widza i w ogóle, a wiesz, jak jest, masz normalnie taki wychillowany głos i po prostu sobie gadasz i grasz i jest to fajnie zmontowane, to mi się przynajmniej to dużo lepiej ogląda niż jak widzę ten taki sztuczny, napompowany hype, wiesz, jakby mimo, że nic takiego nie robię, typu o mój Boże, będę teraz robił rzeczy z TikToka, mój Boże, i wiesz, jakby jest hype'owanie się niczym tak naprawdę, a jeżeli hype buduje fajnie zrobiony montaż, w takim fajnym moment albo czymś... Bartman, przyjesz nam podcast. Bartman, jeszcze się zbliżasz. Jak się zbliża ta twarz jego, tak zoom in, zoom out. A to wy nagrywacie? No na streamku jesteśmy. To przepraszam serdecznie. I ten zoom na jego twarzy. Nie wytrzymam. to już się nie odzywam. Dla mnie, stary... Bart, chodź na streama, popsułeś nam ładną scenę. Bart! Skinuje się taką scenę. Taki... Ekran podzielony na 3 części. Jest taki zajebisty film, który ci pokażę później, albo mogę nawet zaraz, który się nazywa Friendship Experience. To jest właśnie taki jeden koleś, co cały czas dopowiada, no tak, ale fajnie, i się śmieje, wiesz, dwóch gości ze sobą rozmawia, a on jest takim trzecim kołem, który mówi, ale śmieszne, no totalnie, totalnie, słyszałeś to? A, też miałem taką sytuację. Nie no, dla mnie obecnie, może to jest jakaś meta w ogóle, nie wiem, tego miesiąca albo tych 2 miesięcy. Bart ma być z kanału! Bart ma być z kanału! Idę, właśnie czekałem na dobry moment. No. Przeniosłem go. Myślałem, że sam wyszedł. Nie. Dla mnie dobry montaż, i ja nie mówię tego o sobie, bo ja po prostu bardzo często nagrywam Fortnite takiego, wiesz, po prostu tylko wycinam momenty, w których nic się nie dzieje. Ale dobry montaż jest moim zdaniem teraz kluczem do tego, żeby coś się fajnie oglądało. Na przykład ja shipuję X-Voyera i moim zdaniem robi super robotę. Na przykład jak ja za bardzo Amonga nie oglądam, ale na przykład sposób, w jaki montują tam w Offline TV, na przykład Discord. Offline TV jest w ogóle świetny. Tak. To jest po prostu coś genialnego. Jak na przykład, wiesz, ja widziałem jeden film, bo wybierzę, no szczerze mówiąc, nie oglądam Amonga po prostu na YouTube, bo po prostu albo uczestniczę w tych grach i wiem, co się działo, albo po prostu, no już wiesz, za dużo tego Amonga miałem, ale na przykład był jeden odcinek, który oglądam twój, i była sytuacja, w którym opowiadałeś, co się działo w grze, i była taka retrospekcja czarno-biała, tak jak stary film, i były te momenty pokazane. Więc ta gra to nie była, że siema, pokażę wam, jak wygrałem, tylko to jest jak pieprzony odcinek serialu, gdzie masz historię od początku do końca, opowiedzianą ładnie. Każdy widz, mimo że nie grał i mimo że to jest pocięte, doskonale rozumie, co się dzieje w danej grze. Bo czasami niektórzy tną tak, że o, podejrzewam tego typa, i nagle, wiesz, teleportacja do głosowania, okazuje się, że to głosowanie jest, wiesz, zakończone już itp. Jest takie, o spoko, teraz wiem, jak chłop po prostu wygrał grę. To jest bardziej, wiesz co, opowiadanie historii w filmie. Ja na przykład, wiesz, bardzo dużo się inspirujemy Toastem, zarówno miniaturkami, jak i stylem montażu, ale na przykład u Toasta widać bardzo, że jest syndrom youtubera, że na samym początku jest mega fajnie przymontowane i wszystko, mijają 2 minuty i jest taki odcinek, który jest po prostu pocięty, bez muzyki, bez niczego, bo z montażu i są tylko przyspieszenia do tego. Zatem no, ja uważam, że żeby film był engaging właśnie i żeby widz został długo i mógł oglądać, wiesz, regularnie odcinki, to musi być cały film porządnie wyedytowany. Nie może być tak, że widz ma takie po 10 minutach, że chyba montażysta się już znudził tym montażem i mu się już nie chciało aż tak bardzo. A to jest bardzo często, ponieważ jeżeli montujesz tych materiałów mnóstwo, no to bardzo szybko jest tak, że dochodzisz do takiego uczucia, że kurde, już trochę mi się nie chce. Trochę już mi się nie chce znowu tego robić. No, to prawda. No, a nie uważasz, że te przywitania i tak dalej to jest bardziej moda po prostu, aniżeli jakieś, wiesz, na zasadzie, że każdy tak robi, bo każdy tak musi, tylko że po prostu jest moda na zasadzie, że wszyscy tak robią, to ja też będę tak robić? Że nie mają nawet skąd wziąć inspirację? Na przykład taki spokojny styl przywitań i takiego trochę większej chillery i luzu, czy on się dopiero pojawił rok, 2 lata temu? I wydaje mi się, że on do Polski jeszcze za bardzo nie przyszedł. Ponieważ my w Polsce mamy bardzo mało twórców tak naprawdę, jeżeli chodzi o treści rozrywkowe i treści ogólnie. Wydaje mi się, że mamy mega mało i obecny rok jest okropny. Moim zdaniem większość kanałów, które nie tworzą gier, mają tak teraz przewalone, ja im tak strasznie współczuję. Ja to widzę chociażby przy mniej więcej, jak wymyślamy odcinki i staramy się coś tam stworzyć, ale przy tym pracuje mnóstwo osób, które to wypełnia. To nie jest tak, że to jest jeden youtuber, który to robi, wszystko wymyśla, montuje, tylko to jest cała ekipa, która to robi, zatem jest trochę prościej, ale nawet z tym jest strasznie ciężko. A co ma powiedzieć taki, nie wiem, no dajmy Blowa, Co ma taki Blow robić? Ja gadałem nieraz z Blowem i mówił, że on by bardzo chciał robić inne rzeczy i nagrywać inne rzeczy, tylko że on łapie po prostu straszną demotywację, jak wie, że nagra lifehacki z TikToka i zrobi 1–1,5 miliona wyświetleń, spróbuje zrobić coś innego, to zrobi dużo, dużo mniej wyświetleń. I nie chodzi tutaj absolutnie o kasę, tylko chodzi o jego ego i chodzi o jego własne ambicje w tym temacie, że on sobie nie pozwala na to. Ja też tak mam na przykład z Kwadratową Masakrą na przykład teraz, co nie? Że widzę, że na YouTubie to się doczołguje do 150 000, są te fajne materiały, fajnie przemontowane i wszystko, tylko że mam takie wrażenie, że w większości moich widzów to nie obchodzi. To jest część widzów, którzy oglądają u mnie wszystko i by chcieli widzieć każdy fragment mojego streama, ale ten widz, który ogląda ogólnie u mnie materiały, a to jest jakieś 50% teraz, które mnie nie subskrybuje, a wcześniej było 20% tylko procent, które mnie nie subskrybuje, w ogóle nie jest zainteresowany Kwadratową Masakrą. Kwadratowa Masakra ma taki trochę ciężki okres, bo na, YouTube, na Twitchu się bardzo fajnie trzyma i jakby ludzie są zainteresowani, a na YouTubie ciężko chyba o to. To w sumie może dlatego, bo że... Bo nikt nie tworzy treści. To jest tak. Problem. I samemu góry nie przeniesiesz. Ale też zauważ, że taki sezon jest taki bardzo nie pod YouTube'a, mi się wydaje, bo zauważ, że jeżeli jest sezon competitive, to tak naprawdę przez jeden dzień wydarzy się bardzo dużo rzeczy na serwerze, prawda? Na przykład jeżeli masz sezon, gdzie jest free build i na przykład Nexe zrobi coś Paczolowi, powiedzmy, to czy on to wrzuci we wtorek, czy w środę, to nie ma znaczenia. Wojny zamków SKKF-a robiły niesamowite wyniki. To jest problem braku zaangażowania. Tak naprawdę jedyne dwie osoby, które wrzucały Kwadratową Masakrę, która przebijała 100 000... Trzy osoby, które przebijały 100 000 wyświetleń, to jestem ja, Tobiasz oraz Nexe. A wcześniej, w pierwszym i w trzecim sezonie było tak, że każdy wrzucał. I szczególnie w pierwszym sezonie to było tak, że SKKF wrzucał, ja wrzucałem, wiesz, ty wrzucałeś na przykład. Nawet ja wrzucam, no. No, wszyscy wrzucali tą Kwadratową Masakrę, to było tak, że na YouTubie się to nakręcało, a teraz przez to, że tylko wrzuca tak mało osób, to Kwadratowa Masakra wpada w kategorię polecaj to tylko dzieciom. I rzeczywiście Kwadratowa Masakra, uważam, że filmy na YouTubie trafiają głównie do młodszej widowni albo do widowni stałej, która ciebie zna i ogląda. Skoro 80% widzów moich, którzy oglądają moje materiały z Kwadratowej Masakry, nie subskrybuje, to oznacza, że ten materiał nigdzie nie trafia poza tego widza. Nigdzie nie trafia poza tego widza. A wcześniej było tak, że Kwadratową Masakrę oglądało 50% osób, które mnie subskrybowało, 50% osób, które mnie nie subskrybowało. I tamte materiały robiły spoko wyniki, ale teraz jest to tak zagnieżdżone, jest to tak ubite na YouTubie, że Kwadratowa Masakra nie zdobywa ani jednego nowego widza. Wiesz, mi się wydaje w ogóle, że na Twitchu Kwadratowa Masakra, jeżeli chodzi o eventy czy coś, ona wykracza poza target Minecrafta. Ja na przykład zauważyłem to, że ludzie Kwadratową... Tak, ja mówię o Kwadratowej Masakrze. Że ona, jakby ludzie to oglądają też dla rywalizacji, czy właśnie dla tych jakby wojen, tych, wiesz, tam jakiś wrum-dum itp. I ja to nawet oglądam. Fajny, to jest fajny content, no nie, bo to nie jest tak... Tak, i po prostu ja to oglądam na zasadzie nawet, wiesz, u innych, na zasadzie, żeby zobaczyć, co się dzieje, może coś się ciekawego wydarzy. Ale jeżeli miałem oglądać, że cześć, witajcie, dzisiaj odcinek z Kwadratowej Masakry, gdzie coś będziemy robić, to raczej nie jestem tym zainteresowany, bo wolę sobie taką Kwadratową Masakrę zobaczyć na streamie po prostu. Ale ja byś miał taki na przykład wyedytowany z ostatniej, wiesz, wojny materiał z muzyką, z zbliżeniami, z perspektywą innych osób, wiesz, taki naprawdę, że ktoś się postarał w takim dobrym stylu, to jak najbardziej byś chciał to obejrzeć, tylko że to wymaga mega mnóstwo pracy od innych. No i problem jest taki, jeżeli wchodzisz w kartę na czasie i masz materiał od Vito, masz materiał od Dealerka, masz materiał od Apry, masz materiał od wszystkich osób, które stricte robią materiały z myślą na zasadzie okej, moje materiały ja robię pod młodszego widza, robię pod dzieciaki, w ogóle to powinno być na YouTube Kids. I przychodzi ci taki normalny materiał z Minecrafta, jest bardzo się ciężko przebić z tym. Jedyny chlubny wyjątek z tego to jest Tobiasz, ale Tobiasz, który zdobył widownię w inny sposób. On od zawsze był spocensem, od zawsze był speedrunnerem i on zdobył widownię na tym i teraz udaje mu się dzięki temu, że streamuje i wrzuca dobrze materiały, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, udaje mu się to bardziej rozwinąć do przodu. Ale generalnie, aby Tobiasz na przykład zaczął wrzucać regularnie filmy z Kwadratowej Masakry i częściej filmy z Minecrafta zamiast robić tylko live, myślę, że on by również niestety został wchłonięty przez algorytm negatywnie. No to prawda. No to na YouTubie też ciężko z tymi algorytmami, bo oczywiście one muszą być, no nie? Jak masz już do czynienia z tak ogromną stroną. Ale jednak, no nie wiem, wydaje ci się, że algorytmy dobrze działają i idą w stronę takiej, że troszeczkę ciężko dla twórców, ale jednak potrzebne. Czy raczej całkowicie byś coś zmienił w takich algorytmach na YouTubie? Nie tylko. Bo trzeba pamiętać, wiesz, z jaką skalą strony mamy do czynienia, no nie? Wiesz, że ja chciałem zamknąć kanał Mandzio? Naprawdę? Pisałem do ciebie o to. Chyba nawet ci wspominałem o tym. Wspominałem ci o tym, że chciałem zamknąć kanał Mandzio. Z takiego powodu, że on wrzucając tego Amonga i wrzucając Kwadratową robił 90 do 100 000 wyświetleń. I zastanawiałem się nad otworzeniem nowego kanału i przeniesienie wszystkiego na nowy kanał, tylko dlatego, że ja wiem, że algorytm faworyzuje nowe kanały i ja wiem, że te filmy docierałyby do nowych widzów i prawdopodobnie robiłyby dużo lepsze wyniki. Ale udało nam się na szczęście zmienić tytuły i miniatury właśnie i nagle zaczęło to trafiać do innych widzów. Ale generalnie jest tak, że jeżeli masz stary kanał, jeżeli masz kanał, który bardzo długo istnieje, to wygląda to tak, że jest to, jeżeli zrobisz sobie przerwy, przestaniesz rzucać albo po prostu wypadnie z trendu, lecisz na samo dno, zostajesz zakopany. Zobacz, ile jest kanałów tak naprawdę, które mają po kilkaset tysięcy, kilka milionów subów w Polsce i one nie robią żadnych zasięgów. Jasne, są niektóre kanały, o których można powiedzieć, że robią cały czas to samo. Tutaj no, dużo można byłoby podać przykładów, co nie? Ale na przykład dla mnie takim nieskończonym przykładem zawsze treści, która jest niesamowicie szeroka, ale jest cały czas taka sama, to jest Rojo. To z tego, że Rojo robi naprawdę, ma wiele talentów, robi naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Tutaj paintball, tutaj opowie o swojej pasji, tutaj pokaże jak rysuje, kiedyś pokazywał jak rysuje, kiedyś wspierał charytatywnie, tutaj jakoś zagra w horrory czy coś, ale jego kanał jest prowadzony na zasadzie, to jest kanał dla ludzi, którzy uwielbiają Roja i którzy chcą oglądać Roja. To nie jest dla widza na YouTubie, który przegląda, zobaczy filmy Roja w proponowanych i takie, o to może być ciekawe, obejrzę sobie. A dużo, na przykład Rock, udało mu się wyjść z tego momentami, na przykład serią Rock obraża, co nie? Pamiętasz? To jak tam po miliony leciały? Rock zrobił coś, czego nikt się po nim nie spodziewał i poleciał. Ale później Rock zmienił swój kanał z gamingu po 5-10 tysięcy wyświetleń na podcasty. I teraz Rock na tym podcastach, jeżeli zrobi dobry tytuł, dobrą miniaturę i dobrą, fajną treść, no to nawet leci po setkach tysięcy wyświetleń. Czyli się da, ożywić te martwe kanały, no ale dużo prostszą metodą jest na przykład zrobienie nowego kanału. Kiedyś Alien miał kanał Kapitan Alien. I to był śmieszny okres, gdzie Alien się do mnie przeprowadził i kilka miesięcy mieszkaliśmy razem i to było naprawdę fajne wtedy, jak współlokatorzy mieszkaliśmy sobie. Ja powiedziałem Alienowi, Alien, twój kanał jest trupem, wrzucasz na niego jakieś let's playe, które nikogo nie obchodzą, ogląda 4000 osób, to jasne, fajnie, że ci się w to gra, ale ty sobie ubijasz kanał, to jest twoja praca, to jest twoje, wiesz, to jest, utrzymuje się z tego. Graj sobie w tą gierkę, wrzucaj sobie let's play na ten kanale, zrób nowy kanał od FIFA, zacznie robić inne rzeczy. Siedzieliśmy z Alienem, robiłem mu wszystkie miniatury na ten kanał, na kanał That's Alien Gaming Channel i filmy wystrzeliły. Robił nawet po pół miliona, po 600 tysięcy na każdym filmie. Nawet jego ta FIFA, która wtedy nie była w Polsce za bardzo fifaczy, była bardzo fajna, popornana. Dlaczego? Bo założył nowy kanał, przeniósł tam 5 tysięcy widzów, coś raptem jakaś mała liczba i dalej już poleciał po prostu algorytm. I algorytm już go wypchał i się okazało, że to nie jest tak, że Alien jest nieciekawy, czy jest nudną osobą, jest zajebiście fajnym twórcą. Tylko niestety algorytm po prostu go zakopał. I czasem trzeba odciąć pępowinę, trzeba zagryźć zęby, trzeba zrezygnować z pięknego miliona subskrypcji czy coś takiego i trzeba po prostu zacząć na nowo i rzeczywiście zweryfikować, ile tak naprawdę ma się widzów i ile tak naprawdę ludzi nas śledzi i ile ludzi nas tak naprawdę chce oglądać. No dla mnie był ciekawy przykład, pierwszy sezon Masakry po powrocie był, no nie? To był też mój pierwszy sezon. Ja zauważyłem na przykład, że wtedy SKKF był dla mnie takim przykładem, że duży kanał, który ma, wiesz, miliony subów, no nie? Nie wiem dokładnie, ale no, na pewno kanał SKKF subowo jest bardzo duży, no nie? Duży. Nie nazwałbym go bardzo dużym teraz. No teraz jest już duży, po prostu. Tak, tak. Teraz jest duży. I miał kanał SKKF Minecraft, gdzie wrzucał ten sam typ kontentu na jeden kanał i drugi. SKKF Minecraft, wiesz, robił bardzo duże viewsy i wrzucał film na kanał SKKF, który miał, wiesz, 1:1 podobne miniaturki, podobne tytuły i te filmy bardzo sobie, dużo nawet gorzej sobie radziły po prostu. Nawet lepiej, SKKF Minecraft nie używał twarzy SKKF-a, mimo że nagrywał z twarzą i to moim zdaniem było mega, mega dobre. Nie wiem, czy pamiętasz kanał Mandzio Minecraft? Był, Minecraft Mandzio. Było klikane start recording i był takie ten, nie? Materiały bez edycji. Co się z tym kanałem stało? Teraz. Przestałem go robić, ponieważ nie było treści na Masakrze. To jest bardzo proste. Ponieważ w pierwszym sezonie było zajebiście dużo treści, drugi sezon się nie nadawał za bardzo na YouTube'a, ale pierwszy sezon jak najbardziej. Pierwszy film na kanale Mandzio Minecraft zrobił 35 tysięcy wyświetleń, drugi 77, ale później 91, 222 tysiące, 100, 140, 180, 185, 171 i leciało wszystko po 170 tysięcy, czasem 200 tysięcy przekraczało. To są kanał, którego ja nie reklamowałem nigdzie, reklamowałem go tylko na moim streamie na Facebooku i później wspomniałem, jak już miał kilka tysięcy widzów na moim kanale. Całkowicie wypchnięty jedynie przez algorytmy YouTube'a. Content polegający na F9, siema widzowie, to jest kanał pod algorytm YouTube'a, napierdzielajcie lajki, czy dobijemy do 15 tysięcy i suby. I ludzie to robili normalnie, a później po prostu siema, po prostu napierdzielajcie lajki, progi lajkowe, żeby była aktywność widzów i leciał kanał. Wystarczyło po prostu zrobić nowy kanał, miniaturki na niego praktycznie identyczne jak na głównym kanale i co? Poleciało. U SKKF-a to leciało jeszcze lepiej na SKKF Minecraft. Damn. No teraz chyba masz najfajniejszy model, no nie? Z którego chyba najbardziej jesteś zadowolony, że po prostu streamujesz sobie gry i fajnie jest zmontowane na głównym kanale. Zobacz, SKKF Minecraft. To był kanał również, który kiedyś był martwy. O, patrz, rok temu. Tutaj są SKKF-a nieśmiałe powroty do Minecrafta, widzisz? Jest ultra hardcore, dziewczyna w moim łóżku, powiedziała tak, ferajna, jakieś tam treści. SKKF tryhardował, żeby po prostu wrócić jakkolwiek tutaj na tego YouTube'a. No starał się chłop tego. Robił to na drugim kanale zamiast na swoim głównym. I to nie było nawet takie głupie, ponieważ mógł się rozgrzać trochę z tym nagrywaniem, żeby mu to lepiej szło. I uwaga. Została wznowiona Kwadratowa Masakra i on zamiast rzucać na swój główny kanał Kwadratową Masakrę, zaczął wrzucać, to znaczy czasem rzucał przemontowywaną, ale zaczął rzucać na drugi kanał, po prostu F9, dłuższe materiały, gdzie SKKF jest youtuberem starej marki. On, jeżeli włączysz mu 30 minut, że ma nagrać odcinek, przez 30 minut będzie ci mówił bez przerwy. I to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o let's play. Na let's playu nie może być cisza. Na let's playu musisz tak zaczarować swoim głosem i swoimi słowami i tym, jak przemawiasz do widza, żeby on się nie skapnął. Ty, 25 minut minęło, ja pierdzielę. Kiedy to zleciało? O kurde. I SKKF potrafił to robić, te jego filmy na kanale były naprawdę spoko, zwłaszcza, że też również coś na nich robił, wiesz, to był fajny sens też, jak streamować. Wtedy miałeś tak, mam kanał SKKF Minecraft, muszę coś zrobić na Kwadratowej Masakrze, żebym mógł to pokazać na swoim kanale SKKF Minecraft, żebym miał odcinek. I w ten sposób codziennie miałeś cel. I zobacz, kiedy SKKF się przestał angażować w Kwadratową Masakrę. Tak szybko, jak upadł kanał SKKF Minecraft, tak szybko SKKF zniknął ponownie z internetu. Ciekawe. No ale chyba się zgodzimy, że Twitch znak większości YouTube, co? Jeżeli chodzi o wygodę i taki fan z tego robienia, może to ja tylko tak mam. Bardziej przyjemność, ale wiesz co, czego ja na YouTubie nigdy nie czułem? Ja na YouTubie zawsze mówiłem, jeżeli rozmawiałem z jakimkolwiek twórcą, to mówiłem zawsze, że na YouTubie nie ma konkurencji. Nie ma coś takiego, że ktoś zabierze mi widzów. Nie ma coś takiego, że ktoś mi zabierze wyświetlenia. Nie ma czegoś takiego, że ktoś po prostu sprawi... Zrobić coś takiego, no oczywiście poza dramami, że po prostu moje materiały nie będą oglądane. Jestem zależny jedynie od algorytmu, tak długo jak rozumiem algorytm, jak działam wedle niego i jak tworzę interesujące treści dla moich widzów, będę dobrze się trzymał na YouTubie. Na Twitchu jest konkurencja, na Twitchu musisz walczyć, musisz mieć swoje godziny, każdy ma swoje godziny, jeżeli są już streamerzy ustaleni, to wiesz, się ciężko wstrzelić i generalnie nie jest tak, że... jest tak, że jedna osoba może oglądać kilkanaście innych, ale każdy ma swojego ulubionego twórcę. Ja przez bardzo długi czas, jak jeszcze nie miałem zarówno tutaj treści ustalonej na tej Twitchu, jak i nie miałem trochę pomysłu, co robić, robiłem jedynie Kwadratową Masakrę, to zagryzałem bardzo mocno zęby, jak wybija, a nie zresztą nie tylko ja, co nie, bo to też dotyczy innych twórców, wybija 19 Ewron o'clock, co nie, i widzę 1500 osób na przykład wychodzi ze streama, co nie? Teraz na przykład regularnie to robię i teraz widzę, że albo w ogóle nie zauważam zmiany, albo zauważam 200 albo 300 osób. I mając w perspektywie, że w maju strasznie sobie plułem w brodę i się na to nawet złościłem, że nie wiem jak to zrobić, żeby to unicestwić, to teraz mam takie, ale fajnie, że udało się ten problem na przykład rozwiązać. I moim zdaniem ogromnym wyzwaniem na Twitchu będzie dla wszystkich streamerów minecraftowych, którzy się utrzymają z tego, że są w Gildii Doom i że ty, że tak to powiem wprost, masz 16 tysięcy widzów, z czego 7-8 tysięcy widzów to są twoi widzowie główni, że tak to powiem. To jest taki stały fanbase, który przychodzi, który ciebie ogląda, który będzie niezależnie od tego, w co zagrasz. No może tam spadnie do 3-4 tysięcy, ale generalnie zawsze jest dla ciebie, co nie? A reszta to są osoby zainteresowane Kwadratową Masakrą, dymami, które wbijają, żeby ciebie dodatkowo pooglądać i te osoby latają wcześniej do Diablesa, który robi nawet w pikach po 5 tysięcy, do Blaszki, do Torka, i do wszystkich innych streamerów właśnie ze Kwadratowej Masakry, którzy wkładają do Zachy, którzy wkładają swoje całe serducho, bardzo dużo czasu, żeby właśnie robić tą masakrę, żeby zapewnić fajną treść. I teraz jest pytanie, który z tych twórców, który teraz bardzo mocno opiera swoją obecną widownię o Kwadratową Masakrę, uda mu się pokazać, że jest na tyle fajnym streamerem, że w przyszłości, jak nie będzie Kwadratowej Masakry i nie będą wiedzieli, co obejrzeć, to wejdą do niego, a nie po prostu wejdą do tego, kto streamuje Kwadratową Masakrę, tylko wybiorą, że chcę pooglądać tego, bo on mi się spodobał, on fajnie grał. No to powiem ci, że troszeczkę ubolewam, może nie ubolewam, ale że wydaje mi się, że dlatego ludzie są zainteresowani Doomem, nawet już pomijając kto jest w Doomie, to że my fajną historię zrobiliśmy, wiesz, co sezon mamy jakiś taki motyw fabularny, wiesz, jakąś tematykę, jakoś tak fajnie rozwijamy, bo na przykład zauważ, że masz w Room, gdzie też masz dużych twórców i moglibyśmy, wiesz, sam fakt, że oni są przeciwko nam, też ich napędza, no nie? Na pewno się możemy zobaczyć, ludzie są też ciekawi na pewno, co robi druga ekipa. Gdyby oni może troszeczkę bardziej się trochę zagłębili w taki semi-roleplay, to by im też dobrze wyszło, bo wiesz, oni mają na zasadzie takim, że to jest Nexe, to jest tam Paczol i oni sobie tryhardują, a to jest wszystko takie bez takiego kora troszeczkę fabularnego, mi się wydaje, w tym roomie. Bo u nas poza tematyką mordoru i tymi wszystkimi budowlami też mamy jakieś, wiesz, role na zasadzie, że o, tutaj mamy Tobiasza, który coś tam robi, tutaj mamy tego podkarza, tutaj Mandzio przychodzi, żeby pomóc z czymś tam. I jakby każdy jest Mandzio przychodzi! Inny. Ogo! Mandzio przychodzi i pyta, siema, są jakieś dymy? Nie ma? Dobra, to wracam na Among Us. Hello! Więc jakby... Wydaje mi się, że wszystkie teamy są takie troszeczkę bez smaku. To znaczy Paczol ostatnio. Dobra. Paczol ostatnio. Wczoraj miał smak. Paczol to miał smak. Może przed, podczas i po, co nie? Ale bez wczoraj. Ja to nawet mówiłem, że jest wielka szkoda, że jest tak mało wroomów na Twitchu, którzy by streamowali regularnie, ponieważ mają darmowych widzów na zasadzie pani dumu, którzy chcą szpiegować u wroomu. Po prostu. To jest najprostsza grupa odbiorców. A jeszcze weź przekuj swoich widzów, żeby oglądali ciebie na Twitchu, ponieważ to jest kwadratowa masakra, to w ogóle osiągniesz bardzo dużo. Jest problem taki, że u nas, że większość streamerów z kwadratowej masakry to są osoby z dumu, które wkładają całe serducho. Osoby z dumu mają zajebiste wyniki, bo wkładają całe serducho w kwadratową masakrę, zatem zajebiście dużo ludzi chce oglądać, ponieważ się oni starają. Wiesz, ponieważ się wszyscy starają, dają ze siebie 150%, żeby po prostu wyszło to jak najlepiej. Problem jest taki, że wroomy, wiele z nich zgaduje, że zapierdzielają tak dużo, jak zapierdziela na przykład Torek, jak zapierdziela Blaszka, Diables, czy na przykład Zacha na masakrze, ale po prostu tego nie streamują, nie pokazują, nawet nie dają szansy, żeby widz go zauważył, że on coś takiego robi, ponieważ są na przykład na YouTubie i są na YouTubie zależnie od algorytmu. Wiesz, tak. Co się stało, jak miałem po 25-30 tysięcy widzów na YouTubie i odpaliłem streama w kategorii innej niż gry? 500. Bo algorytm. No bo tak bardzo YouTube w ogóle tego nie nagradza jakkolwiek. To jest tak, masz duży kanał na YouTubie, robisz spoko wyświetlenia, odpalisz streama z tego, z czego robisz wyświetlenia, będziesz miał zajebiście dużo widzów. Spróbuj zrobić coś innego, czego zazwyczaj nie robisz. Byczku. YouTube tego nie lubi. Na Twitchu jest ciekawe to, że jak jesteś mniejszy, to wydaje mi się, że żeby wzrosły ci liczby, musisz trochę forsować rzeczy, które są popularne. Tak mi się wydaje. Zakładam, że nie masz takich rzeczy jak masakra, powiedzmy, no bo to wiadomo, że trochę inaczej działa. Ale jak potem, jak już masz swój taki wyrobiony fanbase, to możesz sobie grać w wiele rzeczy i aż tak na tym nie tracisz. I tutaj nie mówię o lolowcach. Lolowcy, na przykład byli lolowcy tacy jak Kubon czy Arkwell, którzy po prostu dużo tej swojej publiki. Oni mają przewalone. Jak zmieniają. Bo oni na tyle długo forsowali Lola, że ludzie, którzy są zainteresowani urozmaiconym kontentem, już sobie stamtąd poszli. Po prostu idą sobie obejrzeć coś innego, bo im się liga znudziła. I ludzie, którzy dalej ich oglądają, to są ludzie, którzy są dla ligi, że o, ja chcę obejrzeć ligę. Więc jak oni, ci streamerzy, idą teraz na inną grę, to po prostu ci ludzie zainteresowani ligą idą do kogoś innego. I zostaje tak naprawdę część tych osób, no nie? Wiesz, na przykład ty bardzo dobrze zrobiłeś, bo na przykład zauważ, że jak byłeś na Twitchu na początku, no to tak naprawdę na masakrze, prawda? Bardzo dużo było masakry. Oczywiście miałeś tam jakieś inne gry, ale na przykład Among bardzo u ciebie urósł Among, no nie? Wydaje mi się, że bardzo dużo osób cię ogląda właśnie w Amongu. I to jest taka gra, gdzie teraz to jakby widownia z Amonga to jest taka twoja widownia, wydaje mi się, ta Amongowa. Że oni już nie są dla gry, tylko po prostu oni są, żeby ja to widzę bardzo, że gram po prostu, wiesz, teraz jest tak, że często zbieramy ekipę, gdzie są naprawdę albo mali streamerzy na Twitchu typu, wiesz, na przykład Błękitny. Błękitny nie jest na przykład ogromnym streamerem, jest na przykład do tego 5 osób, które w ogóle nie streamują, a i tak siedzi 5000 osób, ponieważ po prostu lubi oglądać Amonga w naszej ekipie. I to jest właśnie bardzo fajne, że to nie jest zależne od tego, że muszą być tylko duże imiona, żeby ludzie chcieli oglądać, tylko ten Among na tyle się fajnie udało zrobić, że ludzie go regularnie oglądają. No ale to jest również nisza, co nie? Skończy się Among, przejdzie on, to będę musiał szybko znaleźć jakąś inną gierkę, żeby zainteresować widza, bo inaczej ten widz odejdzie. Przecież nie? Problem jest na przykład z lolowcami taki, że oni są przyparci do muru. Wyobraź sobie, grasz jakoś grę od kilku lat, grałeś kiedyś na bardzo wysokim poziomie, w ogóle kiedyś to nie było, kiedyś Twitch to był LOL, po prostu. Twitch to był kiedyś LOL. Tylko jedynie. No i oni grali w tego LOLa, robili większe, mniejsze liczby, praktycznie każdy to robił, czasem w jakieś inne gry, to wtedy było o kurde, ale fajnie, ale zostali przy tym LOLu, cisnęli go, ponieważ co, jeżeli grasz w LOLa, to nie pograsz godzinę, dwie, trzy i przejdziesz na inną grę, tylko siedzisz 5 do 8 godzin. Ponieważ LOL już taki jest, że siedzisz przy nim długo. Pójdziesz na inną grę, żeby się nawet wyluzować, widzisz, że nagle masz połowę mniej widzów. I zazwyczaj widzowie, wiesz, streamerzy LOLa nie mają takiego komfortu, że mogą sobie pozwolić na inne gry i mogą sobie pozwolić pójść na inne gry, streamować je, pogodzić się z tym, że mają na samym początku mniej widzów, bo jak będą streamować długo inne gry, to prędzej czy później zbierze się widownia, która przychodzi dla nich i niezależnie co oni grają, to i tak zostaną dla niego, ponieważ po prostu zegar im tyka. Mają po prostu tykający zegar, że ej, kurde, nie streamuję LOLa teraz, streamuję inną grę, mam mało widzów, inni widzowie polecieli tam do, załóżmy, że jestem Arquelem, co nie? Nie streamuję, zamiast LOLa streamuję na przykład Among Us, co nie? Gram sobie w Among Us, jest spoko, mam trochę mniej widzów niż zazwyczaj, ale moi widzowie ci LOLowi poszli do Overpoła, poszli tam do Kubona, poszli do kogoś innego. I to jest taka ciągła konkurencja w tym LOLu, że niezależnie co zrobisz, to zawsze albo jesteś przyparty do muru, że streamuj LOLa cały czas, albo twoi widzowie, którzy oglądają LOLa, pójdą do kogoś innego, albo streamuj inne gry, albo streamuj cały czas tego LOLa, żeby ci widzowie zostali przy tobie, ale oni powoli będą od ciebie odchodzić i powoli będziesz leciał w dół. To znaczy kilka dni temu, nie wiem dokładnie jak dawno temu to było, bo jak się streamuje, to nie wiesz, który jest dzień i która jest data obecnie. Widziałem, Mokry Suchar chyba zatweetował coś na temat Arquela i na temat jego challenge'u i Arquel, żeby udowodnić, że on się nie przejmuje tą opinią, odpalił swojego streama o 1:00 w nocy, żeby wyjaśnić tweeta. Zatem... I on właśnie mniej więcej poruszał ten temat, że na przykład ten DayZ Challenge to jest taki respirator dla twórców lolowych. Co nie? I zastanawiam się, dlaczego tak mało twórców lolowych podczas tego DayZ Challenge nie próbuje na przykład sobie zrobić godziny dwóch, podczas których podczas tego challenge'u, jak mają dużo więcej widzów, że grają w inną gierkę, jasne, to jest źle dla nich challenge'u, ale dobra, robisz to przez 10 dni, szykowałeś się na to, śpisz 2 godziny mniej, no trudno, masz przewalone, ale to jest dla ciebie dobra okazja, żeby pokazać się nowym widzom i żeby nowy widz zobaczył, że nie jesteś tylko fajny na LOL-u, tylko jesteś fajny ogólnie, że ogólnie może sobie ciebie pooglądać. Ja to w sumie nawet, to jest może faktycznie takie rozwiązanie do tych streamerów, no. Jednak wiesz, jak streamujesz tyle... Ja miałem taką obawę przy Fortnite na przykład, bo ja w Fortnite'a grałem bardzo długo, w sumie 2 lata. W sensie, no w skali lolowców to może nie jest długo. Ale też miałem taką akcję, że zastanawiałem się, czy jak ten Fortnite, wiesz, tak wygaśnie, on Fortnite już całkowicie wygasł im, to wiesz, no ile z tych osób zostanie u mnie, no nie? Myślisz, że wygasł? Taki problem. Na Twitchu jak najbardziej. Na YouTubie nie. Na YouTubie sobie bardzo dobrze radzi, ale... Wygas, ale widzisz to, że też mniej ludzi od ciebie, że mniej twojej społeczności chce oglądać Fortnite'a? Tak, Fortnite ma... Fortnite ma mniej niż just chatting. Okej, bo właśnie chciałem, żebyś to porównał, wiesz, dobrze, bo Among na przykład, wiesz, jest grą, fenomenem, który robi najlepsze liczby wszystkim, co nie, może nie wszystkim, może tutaj są bardziej poszkodowane, wiesz, może są bardziej poszkodowani osoby, które nie są tak mocno znane z Amonga, to raczej widzowie do nich pójdą posiedzieć po prostu, ale Among generalnie jest dobry do streamowania. Minecraft u ciebie to jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o ilość osób, co nie? Zatem, czy to porównujesz właśnie do czegoś takiego, co, że tak powiem, ma równe podchody do tego? Nie porównuję do fenomenu, to nie, bo wiadomo, że są takie gry, które po prostu robią above average, no nie? I jakby, no nie mogę ich porównać do takich gier, gdzie dzisiaj sobie pochillujemy na Fortnite, no bo wiadomo, że to nie będzie aż taki pokczamp jak, nie wiem, jakaś wojna gildii, no nie? Coś takiego, więc do tego nie porównuję. Porównuję do czegokolwiek innego. Wiesz, w co bym nie grał na streamie, to będzie miało większe liczby niż Fortnite, dlatego, że widzisz, jak na przykład, ja to też zauważyłem po sobie na przykład, jak robi Jacob... A to oznacza, że osiągnąłeś sukces. Na YouTubie na przykład mamy tak, że w sumie jest 2 twórców, którzy robią viewsy na Fortnite, z tym to ja i Jacob, no nie? I my mamy teraz odcinki takie, że mamy kilka gier pociętych w jeden odcinek krótki albo dłuższy, zależy, i one po prostu robią wyświetlenia, bo zawsze mamy jakiś pomysł, ale jeżeli mówisz na streamie, siema, dzisiaj gramy w Fortnite'a i absolutnie nic się nie dzieje oprócz tego, że sobie pykamy, to nikt nie jest zainteresowany tak naprawdę. I wiesz, to nawet nie mówię o sobie, ale na przykład Jacob sobie czasami jakieś gra i też wiesz, no takie po prostu, to jest taka casualowa widownia, która jest po prostu zdecydowanie najmniejsza niż cokolwiek innego byś nie grał, no nie? I właśnie dlatego Ja pamiętam, że miałem taki chyba breakpoint na GTA RP, co było strasznie takim toksycznym contentem, ale pamiętam, że to były takie czasy, gdzie ja na Fortnite miałem powiedzmy tam 3K osób i to jeszcze wtedy Fortnite żył, prawda? On był naprawdę dobry, bo to był 2018 rok, no wiesz, Ninja wtedy robił jakie liczby, no nie, no to wiesz, to wtedy był ten Fortnite taki na bardzo dużych pikach. A wiesz, wchodzisz na RP i było po 6-7K, no nie, osób, wiesz, i to była właśnie taka ta anomalia jak teraz Minecraft, prawda? Ale właśnie przy takich anomaliach wydaje mi się, że twórca może przyciągnąć dużą ilość widzów, żeby tą swoją średnią zwiększyć. Tak jak właśnie ty powiedziałeś o ten Days Challenge, no nie? To jest też taka anomalia, która nie występuje zawsze, bo to jest jakieś wydarzenie, no nie? Więc przy takich rzeczach wydaje mi się, że streamer właśnie musi korzystać i zatrzymać u siebie, to się z tym zgadzamy, jak największą ilość widzów, bo walenie stół przy takiej grze jest... Przy takich grach jak na przykład już LOL czy Fortnite czy coś, to jest ciężkie, bo tak naprawdę dokąd to jest droga? Wiesz, zaciekawisz ludzi. Ludzie, wydaje mi się, że to jest tak, że na przykład jeżeli ktoś się wejdzie i cię nie zna i zobaczy, że grasz w Forta, to znaczy, że chciał sobie obejrzeć Fortnite'a, prawda? I w momencie, kiedy ty możesz go zaciekawić i oczywiście on potem zostanie na innych grach, ale tak naprawdę ile osób do ciebie przyjdzie, jak grasz w to, w co gra większość, na przykład w LOL'a, no nie? Wiesz, jakby wydaje mi się, że jak ktoś chce obejrzeć LOL'a, to już ma tych streamerów, których ogląda. No nie? To, co mówiłeś o konkurencji. Na przykład jak masz takie rzeczy jak Ten Days Challenge, to jest event, który, o kurczę, jak ktoś robi Ten Days Challenge, ciekawe jak mu idzie i wiesz, pozna tą osobę może, no nie? Ale jak ktoś po prostu, jego plan na, nie wiem, rozwój obecnie to jest po prostu, a będę grał w ligę codziennie, albo off Fortnite będę grał codziennie, no to jest bardzo chyba trudna droga, w zasadzie prawie chyba nie do zrobienia tak naprawdę przy obecnych czasach. Chociaż w sumie, kto wie, jak myślisz? Wiesz co, no... Kluczem jest to, żeby ludzie, co przychodzą do ciebie na czat, żeby nie przychodzili na czat dlatego, że grasz Fortnite'a, tylko dlatego, że to Ewron gra Fortnite'a, albo w ogóle, że bo Ewron. To jest w ogóle najlepiej. I wydaje mi się, że właśnie to, co udało ci się osiągnąć, że Fortnite robi gorsze wyniki od czegokolwiek innego, to ci pokazuje, że przekonwertowałeś tyle osób, które przychodzą dla ciebie, a nie przychodzą dla Fortnite'a. Bym nie powiedział nawet, że jakoś Fortnite specjalnie umiera czy zdycha, ponieważ nadal uważam, że on jest niesamowicie mocno silny w porównaniu do innych gier. Tylko po prostu tyle osób zachęciłeś do oglądania ciebie stale, że sobie, wiesz, szczególnie, że ty streamujesz bez przerw, ty sobie nie robisz przerw, nie masz życia i pewnie jeszcze nie będziesz miał kilka lat, bo piwniczak jesteś kompletny. Że wiedzą, że zawsze godzina 19, Ewron jest odpalony, przyjdą do Ewrona i będą siedzieć... Że co? Z czego się śmiałeś? Piwniczakiem cię nazwałem, że nie masz życia i pewnie przez kolejne kilka lat nie będziesz miał. Że o, plus jeden. Tak, że godzina 19, nieważne co się dzieje, że zawsze przyjdą do Ewrona i będzie stream. I moim zdaniem to, że masz tyle, ile osób masz na Fortnite, to ci pokazuje, ile byś miał teraz widzów w momencie, jakbyś tylko streamował cały czas Fortnite'a i odejmij od tego, nie wiem, 30%. Bo 30% to są widzowie twojej stali, którzy oglądają, a pozostali się już znudzili Fortnite'em. Bo jeżeli cały czas grasz w jedną grę, to jasne, spoko, fajnie, ale w pewnym momencie widz, któremu się ta gra znudziła, powie: dobra, no lubię gościa, ale bym chciał już pooglądać coś innego, bo się już nie bawię dobrze. Po prostu to nie jest już dla mnie rozrywka. To nie jest dla mnie rozrywka. Ja trochę w taki wir wpadłem, że wiesz, miałem taki... Mamy jakąś taką w głowę liczbę, chociaż w sumie nawet nie wiem ile ona wynosi, takich widzów, że jeżeli byłaby ta liczba widzów, to mogę sobie chillować i robić co chcę. W momencie, kiedy ludzie mi na przykład piszą, że o, Ewron fajnie... Osiągnąłeś już tę liczbę, czy jeszcze nie? Tak. Jakby chodzi o to, że w momencie, kiedy przechodzę w jakiś break threshold, powiedzmy 9K+, mam wrażenie, że wypadałoby mi zrobić coś ciekawego, żeby po prostu zaciekawić tych ludzi, nie dlatego, żeby dalej budować te liczby, tylko po prostu... Wiesz, nawet widzę po wiadomościach na zasadzie, że ktoś mówi, że tak, wiesz, miał dużo gorszy dzień i że fajnie, że wiesz, mogę kogoś tam rozweselić na co dzień i mam wrażenie, że jak na tyle osób mnie dużo ogląda, to mam taką trochę, sam na siebie nabijam presję, żeby zrobić coś ciekawego na streamie. Jakby nie, że o nagle będę robił dymy, tylko jakby wiesz, że a dobra, no to możemy sobie zrobić dzisiaj to i to z tymi, albo pograć w Among Us, albo coś, czy ja powiedziałem Among, Pogo. Jakby... To jest taka presja, że w teorii mogę powiedzieć, dobra, czat, dzisiaj nic takiego nie robimy, gramy 4 godziny w Forta, totalna chillera, pogadajmy sobie o czymś, ale jakoś tak wewnętrznie nie chcę tego robić ze względu na to, że taką sam na siebie presję nakładam, może to jakaś ambicja czy coś, albo po prostu wiesz, dalej bym to chciał puszować. Nie jest to adrenalina po prostu z powodu tego, że masz więcej osób niż zazwyczaj, nie jesteś do tego przyzwyczajony, rodzi się u ciebie jakaś nadzieja na zasadzie, że kurde, a może już zawsze będzie tyle osób, może... Przekonam tyle osób, żeby już zawsze to był moja nowa norma. Może to jest taki trochę fear of missing out, wiesz, na przykład, że jeżeli teraz jest masakra i mogę sobie robić fajne rzeczy, ale olałbym to dla robienia mniej ciekawych rzeczy, to nigdy już nie będzie takiej ciekawej rzeczy jak masakra, wiesz, takiej opportunity, no nie? Tylko, że wiesz, najpierw było opportunity, czy to GTA RP, potem był Among, teraz jest masakra, no nie? I ja tak naprawdę nie wiem, gdzie jest jakby taki stopping point, no nie? To jest też ciekawe. Z Ksajo to jest w ogóle osobna sprawa, bo chłopowi się ewidentnie nie chce streamować i on to otwarcie mówi i prawdopodobnie obstawiam, że jak to niech się skończy kontrakt z Twitchem, niech ludzie sobie piszą, bo my nie czytamy, co nie, jak coś to będzie burdel, prywatnie, że on po prostu ma ciekawsze rzeczy do roboty w życiu, jakieś ciekawsze plany, tylko po prostu z racji, iż ma kontrakt, to on sobie woli teraz porobić te godziny i tam whatever sobie robić, ale myślę, że każdy, kto go oglądał choćby przez 5 minut wie, że on się z uśmiechem raczej nie odpala. Wszyscy normalnie walą do niego konia, ale on po prostu siedzi jak za karę na tych streamach. Co do minuty, w ogóle teraz już jest taka akcja, że on w poprzednim miesiącu poszedł spać, przyszedł do niego jakiś jego mod i streamował za niego do końca godzin, bo jemu się już po prostu nie chciało. Więc jak ktoś mi powie, że on po kontrakcie się będzie odpalał dobrowolnie, to jest w jakimś chyba, normalnie w jakiejś bańce swojej mydlanej żyje. Ciężko jest mi się wypowiedzieć, bo szczerze mówiąc jedyne co widziałem u Ksajo to były szoty starego Ksajo. Jak kiedyś wiesz, usłyszałem o nim, widziałem go na Twitchu, obejrzałem sobie szoty, pośmiałem się, że śmieszne i tyle. W sumie jakoś też nie siedziałem tak, że byłem jakoś mega też mocno zainteresowany Twitchem, szczerze mówiąc, szczególnie polskim Twitchem bardziej. Zagranicznym byłem, ale nie za bardzo polskim Twitchem, zatem szczerze mówiąc ciężko jest mi wypowiedzieć cokolwiek na temat Ksajo, bo po prostu troszeczkę nie było mnie tam. Misnąłem to, w sensie misnąłem moment jak się wybił, jak urósł w popularności, jak został, wiesz, że tak powiem, królem polskiego Twitcha, bo myślę, że możemy go tak nazwać, ponieważ wynikowo jest zdecydowanie największy ze wszystkich. Zatem ciężko jest mi cokolwiek tutaj dodać, zwłaszcza, że nawet jeżeli logicznie próbuję jakoś sobie tutaj na czynniki pierwsze, jego popularność wziąć pod uwagę, to ciężko jest mi znaleźć ten element. I wiesz, do czego doszedłem ostatecznie? Do jakiego wniosku? Ci wszyscy streamerzy LoL'a już byli tak nudni, że absolutnie każdy, kto był kiedykolwiek zainteresowany LoL'em, po prostu poszedł do Ksajo i już u niego został. Tak, ja to miałem drugie miejsce, jeżeli chodzi o tę kategorię, ma Overpool. Dla mnie są dwie osoby, które uciekły jakby z tych szponów LoL'a, żeby robić coś innego. Co prawda Ksajo dalej gra w LoL'a, ale powiedzmy sobie szczerze, że ten... Tak, to jest Ksajo i Gucio. Gucio jakimś cudem, ja nie wiem, bo nie śledziłem jakby tego przełomu Gucia, ale Gucio miał tak, że on teraz sobie robi variety content. Taki variety, że on dosłownie może grać codziennie w coś innego, no nie? I ludzie nawet wymagają chyba od niego, żeby grał codziennie w coś innego, albo żeby przychodził jedną grę za drugą, no nie? Wiesz, jeżeli chodzi... Raczej Gucio chyba nie gra w jedną grę bardzo długo, no nie? W sensie wiadomo, że były takie gry jak na przykład jak się nazywała ta gra, to jest jeden nieliczny z polskich streamerów, tam znaleźć Welcome to the Game. No to na przykład w taką grę mógł grać powiedzmy tydzień, bo pewnie o tyle przechodził, no nie? Albo są jakieś takie gry, w które grał dłużej niż zwykle, ale to pewnie dlatego, że je długo przechodził, tak jak na przykład Jump King czy coś takiego. Ale Gucio to jest taka osoba, która w sumie nawet nie wiem dlaczego, znaczy no na pewno jest ciekawy, że po prostu skończył grać w LoL'a, zaczął grać we wszystko inne, jakieś różne gry i dalej ma widzów, to jest spoko. A Ksajo jest mimo taką osobą, że wtedy dlatego się wybił, że stary, jak ja oglądałem streamerów ligi, już nie będę mówił jakich, no bo nie chcę tam ludzi obrażać, ale to jest takie typu o, siema widzowie, gramy dzisiaj na topie tą postacią i cała narracja przez pieprzone 6 godzin to jest o tym, że kurczę, narracja, nie dobiłem creepka, kurczę... Nie no, jakby wiesz, jakby ich cały komentarz to jest to, co się dzieje w grze. Nie wypominam ci, że słowa, że narracja, że w ogóle, że narracja? Że jakby siedzą i mówią, jedyne o czym oni mówią podczas streama, to że kurczę, dlaczego zlashitowałem to, a nie to. I jakby kogo już ta sama liga obchodzi? Liga może być fajna w tle, jeżeli masz ciekawą osobowość i grasz w ligę. To na przykład można zobaczyć po, nie wiem, Ksajo, że jeżeli masz ciekawą osobowość i grasz w ligę, to nawet ta liga jeszcze przejdzie, no nie? Ale po prostu sama liga dla ligi, to już myślę, że największy fan ligi po prostu już tym żyga, no nie? Więc jakby fajnie jakby do tej ligi, fajnej gry dodać jakiegoś ciekawego prowadzącego, który nie będzie gadał o zabijaniu creepków, tylko po prostu czymś tam zaciekawi, nawet rozmowę z kimś na głosowym czy cokolwiek. Dlatego po prostu cały fanbase ligi, który jest, a jest ogromny. Liga jest ogromną grą. Ja nie wiem jakim cudem ona jest tak wysoko cały czas. Ligę masz zawsze na topie. Co by się nie działo na polskim, na Twitchu ogólnie, Liga Legend w kategoriach jest zawsze top 3, top 4. Co by się nie działo? Wiadomo, że będą jakieś gry takie one-time gry, jak na przykład, nie wiem, tam Among, znaczy nie one time, no Among już się trochę trzyma, ale wiesz, takie gry Nawet tak Fortnite, że wiesz, bardzo długo czasu na topie i teraz znowu wygasa, a liga po prostu się trzyma jak taki tytan, no nie? Więc wydaje mi się, że ci streamerzy ligi, którzy teraz się strapowali na lidze, to już trochę jest ich wina, jak to po prostu poprowadzili. Bo dla nich, oni stawiają grę nad sobą, czaisz? Że jakby oni troszeczkę komentują, co się dzieje w grze, ale główną tematyką streama jest LOL. I wydaje mi się, że ponownie tutaj wracamy do problemu, jaki oni posiadają moim zdaniem. Na zasadzie, że to nie jest myśl, co ja mogę zrobić, żeby mieć większą widownię, tylko to jest moja praca, że siedzę i gram w LoL'a przez 7-8 godzin, ponieważ jestem streamerem od LoL'a. I no, a to jest takie... Wiesz, że jest to taka duża ilość treści, którą ty zapewniasz i przy której siedzisz i przy której robisz po prostu, że tak powiem, nie tyle co roboczo godzin, co po prostu watch godziny, które mają widzowie, że po prostu musisz siedzieć i grać w tego LoL'a i nawet nie masz energii, nie masz siły, czy nawet nie masz motywacji, czy żeby spróbować w ogóle zrobić coś więcej. Wracając jeszcze do Gucia, też wydaje mi się, że Gucio to jest jeden z nielicznych w ogóle polskich twórców, którzy, mogę się mylić, ale przynajmniej na tyle, ile zdążyłem poznać Gucia po tym, jak go poznałem w roku 2011, że Gucio to jest jeden z nielicznych polskich twórców, którzy nie gonią za widzem, wyświetleniem za wszelką cenę. Że jasne, zainteresują się trendami, sprawdzą co, gdzie i jak, o co biega, ale nie rzucą wszystkiego, żeby pobiec za trendem. Ja na przykład jestem kompletnym przeciwieństwem tego. Ja od zawsze biegałem tylko za trendami i od zawsze starałem się też wyznaczać te trendy z kilkoma grami na YouTubie. Na szczęście się udało, ale ja bardzo lubię po prostu być za trendami i również zainteresować się tym, co jest teraz popularne. Jeszcze zapominam cały czas o takich streamerach kompletnie nocnych, których ja, wiesz, wiem, że są. Nawet poznałem prywatnie, ale nigdy nie widziałem ich treści, jak na przykład Pago, co nie? Ale to ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć, bo właśnie nie znam treści i nie kojarzę. No generalnie... Wczoraj ja sobie tak przegryzam, żeby mi nie wysyło w ogóle. Też mi zamko przyszło, ale spokojnie i tak muszę makaron inny do tego ugotować. Wziąłem sobie ramenik, ale mam ten ramenik przychodzi z takim beznadziejnym makaronem, który jest ala spaghetti. Wywar jest spoko, mięso jest spoko, ale właśnie ten makaron jest beznadziejny. Byłem w azjatyckim sklepie jakiś czas temu, kupiłem 6 takich paczek makaronu, które wrzucasz do wody na minutę i jest identyczny jak makaron do ramenu i to jest pokczampik totalny. Pog! Wojtaszek, mnie rozwala to, że to nie jest jakiś tam diss na Ksajo, ale że ludzie uważają, że on robi jakiś next level content. Chłop dosłownie się odpala i mówi, że jemu się nie chce i po prostu sobie gra w ciszy w ligę i ewentualnie na głosowym... A może to jest mood, jaki jest potrzebny? Wszyscy, może to jest mood, jaki jest potrzebny? Content, mój Boże, najlepsze normalnie, co może zrobić człowiek, to odpalić ligę i grać albo w grida. Jakby... Ja nie oceniam, bo jakby, no nie wiem, co on tam robi, ale jakby... Chłop mówi, Jezus Maria. Widzowie, dzisiaj nudy, liga przez 10 godzin, nie będę się odzywać. Muszę nabić 16 godzin, po 10 godzinach wchodzi za mnie mój mod, żeby dokończyć mi godzina, wszyscy... Jezus za 2 godziny padnie mi kamerka, bo nie kupiłem sobie aktywnego ładowania do kamery, bo mi się nie chce. Kocham najlepszy content, Jezus. Jakby, nie wiem czym tak walić konia. W sensie, spoko sobie pochillować do streamy, ale jak ktoś mi powie, że to jest jakiś wyższy poziom, to ja nie wiem, co tam jest w takim wyższym poziomie. Gra jak każdy inny, po prostu siedzi na krześle i gra w gry. Z po prostu ciekawą osobowością. Siedzi na krześle i gra w gry. W sensie on jest legit szczery, bo on mówi po prostu wprost, że gdyby nie kontrakt, to bym się nie odpalał w tym roku. A wszyscy, Jezu, odpalił się, kochamy Był wszystkich. Kiedyś taki streamer, co się odpalał tylko raz w roku, streamował LoL'a i był najlepszym polskim streamerem. Nie. Kurczę, nie wiem. Łukasz Dusza. Imba. FX Imba. A, to ja jeszcze najlepszy polski streamer. Wujaszek Imba, Boże, Wujaszek, kiedy Wujaszek wróci? Wróciłby Wujaszek, to Ksajo tego mówi. Dobra, widzowie, słuchajcie, wiem, że kontrakt i wszystko, ale Imba wrócił, elo, biorę walizki. Wszyscy zamykają swoje kanały. Gdzie jest Wujaszek Imba? Gdzie jest informatyk Imba? On już nigdy nie wróci, prawda? Czat, poproszę, sekunda ciszy, bo minuta to nie będzie dla FX Imby. W jaki sposób dogadał się ze Grzyby, mając ponad 1K i LVL konta miał boty w lobby, bo inaczej nie byłoby contentu nad. ciekawy ten Twitch w sumie tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten rok. Fajnie, że ten Twitch się tak rozwija liczbowo, ale tak naprawdę zauważyłeś, że aż tak nie ma wielu nowych streamerów? Nie mówię o tobie, że jesteś nowym streamerem na Twitchu. Jakby ty już jesteś jakby... Bo zauważ na topce i teraz nie mówię o Kwadratowej, bo wiadomo, że jest Diables, który ma dużo ranów. Ja bym się nazwał nowym streamerem. Nie, nazwałbym się nowym streamerem. Mówisz? Absolutnie. Tylko, że znaczy, chodzi mi o to, że jesteś nowym streamerem, ale nie jestem nowym w środowisku. Nie jesteś nowym personality, okay, tak. Bo chodzi o to, że liczby Twitchowi wzrosły kilkanaście-krotnie, jeżeli chodzi o cały ruch. Dobrze, a czy Torka nazwiesz nowym streamerem na przykład? Nie jest nową osobą, ale no praktycznie nikogo już nie pamiętam. Może nie tyle, co nikogo nie pamiętam, może zbyt źle to może zabrzmieć wyrwane z kontekstu. Torek przestał tworzyć przez wiele lat i zniknął z internetu praktycznie, jeżeli chodzi o tworzenie. O, no tak to powiem. No tylko, że Torek zanim odpalił streama, wiesz, on też u mnie budował swoją, ja wiem, ale dlatego właśnie pytam, czy go nazywasz nowym streamerem właśnie, czy go kwalifikujesz? Myślę, że tak. Wiesz, chodzi mi bardziej o takie osoby, które, wiesz, zauważylibyśmy, że są wysoko na Twitchu, ale nie wiemy w ogóle, kim są tak naprawdę, no nie? Ale to nie jest jakby publika tak tego, wzrosła. To nie jest kwestia trochę tego, że jest... Jak wybić na YouTubie, wystarczy stworzyć, naprawdę, stworzyć dobry film z treścią, jakiej jeszcze nie ma, która się wkręci akurat na czasie, która ładnie trafi w algorytm. Da się zrobić tak, żeby po prostu się wstrzelić w tego YouTube'a i stać się popularnym. Jest to możliwe. Algorytm ci pomoże. Prędzej czy później ci się uda. MrBeast jest najlepszym przykładem próbowania wszystkiego, co łykał algorytm, żeby się wreszcie wypromować, że on teraz sam jest, wiesz, władcą algorytmu. Jakby to tak nazwać. Tak. A na Twitchu naprawdę potrzebujesz albo wyjść z czymś wyjątkowym, z czymś unikalnym, albo przestreamować. Wiesz co, na Twitchu moim zdaniem jest kluczem do popularności. Streamujesz kilka lat, rok, dwa, czy może nawet kilka miesięcy i w pewnym momencie zmieniasz grę, albo odkrywasz nową rzecz, albo zdobywasz nowy kontakt, dzięki któremu się wybijasz. I dzięki temu, że się wybijasz, to już później leci kula śnieżna po prostu. Na Twitchu jest dużo ciężej załapać moment kuli śnieżnej i pewnie jest mnóstwo streamerów po 50 do 200, do może nawet do 300 widzów, którzy w swoim ekosystemie są jakoś tam popularni, czy się jakoś tam wypromowali, ale nie mogą przebić tego sufitu, bo po prostu brakuje im albo treści jakiejś, albo brakuje im po prostu najzwyczajniej w świecie w kontaktu do kogoś. Streamowanie jest dużo cięższe niż robienie filmów na YouTubie, tak żeby zrobić popularny film na YouTubie. Każdy, kto mówi, że tego robienie treści na YouTubie jest cięższe, bo tak, oczywiście, jeżeli robicie Darwinów, to jest to cięższe. Jeżeli chodzi, porównujecie takiego pajac YouTuber, taki Mandzio, Blowek, czy coś w tym stylu, do streamowania, streamowanie jest dużo cięższe, oj, dużo cięższe. Wymaga od ciebie, jeżeli chcesz tak naprawdę najlepsze godziny na streamowanie to są streamowanie, gdzie posiada normalna osoba swoje życie po prostu. Jeżeli nie potrafisz się przestawić do posiadania tego życia o poranku, albo po prostu posiadania tego życia już po godzinach swojego streama, to możesz mieć trochę ciężko. No tak, ale wszystkie osoby, które wy wymieniacie jako nowe osoby, to potwierdzacie zasadę. To są wszystkie osoby, które wzięły się od Ksajo. Potwierdzacie dokładnie to, co mówimy. Chodzi, że, wiecie, chodzi mi o to, że ktoś by po prostu bez znajomości zrobił kanał na Twitchu i rósłby teraz, bo teraz jak była ta korona, wszyscy się nudzili, siedzieli w domu i liczby, ogólnie mówię o ruchu, nie mówię o naszych liczbach, ale ruch na samym Twitchu był kilkanaście razy większy codziennie, więc jakby potencjał na pozyskanie widza był bardzo duży. I właśnie zastanawiam się, czy był ktoś taki, kto po prostu urósł na Twitchu polskim, a nie jest od kogoś, nie? Wydaje mi się, wiecie, że to... jest Diables, są tam kompleksają, no ale tak, to są ludzie od kogoś, tak, no nie? Wydaje mi się, że żeby wybić się na Twitchu, tak naprawdę trzeba albo robić mega zadymy, albo trzeba zajebiście grać w grę, albo najlepiej robić mega zadymy i zajebiście grać w grę. Mój ulubiony przykład, mojego ulubionego, jednego z ulubionych twórców, którego oglądam absolutnie każdy film na YouTubie, Tyler. Kocham Tylera. On tak ma energię, chłop, tak jest wiecznie wkurzony, jest taki śmieszny, czasem się popatrzy na Tylera, to już można się z niego pośmiać po prostu. Najlepszy jest tego, że Tyler na swój kanał wrzuca idealnie wszystkie swoje shoty, pięknie wygrane, tutaj, o kurczę, drużyna źle zagrała, sflamiłem ich wszystkich, spamuję FF od drugiej minuty, ale udało się wygrać, ale jeżeli jesteś prawdziwym fanem Tylera, to znasz inny kanał Tylera. nasz kanał Lodraven, który nie jest od kanałem Tylera i to jako, że Tyler mu nie płaci za to, to są wszystkie fejle Tylera, wszystkie gry, które przegrał, wszystko co sklejmił, wszystko co wyzywał kolesia, a później koleś robi 23-0. A Tyler go na przykład flameł przez 16 minut, jakim to on nie jest gównem. No to... A jak jest w ogóle twój ulubiony zagraniczny streamer, albo ogólnie overall streamer? Tyler? Czy masz kogoś takiego? Nie. Tyler lubię oglądać. To jest prosta treść w, wiesz, w rutynie mojej dnia, żeby oglądać. Mhm. Swego czasu Lirik, przez wiele lat no, Lirik i do dzisiaj uważam, że Lirik jest jednym z najwybitniejszych streamerów, jakich kiedykolwiek się trafił na tej stronie. Fakty. Zastanawiam się, czy ktokolwiek mi kiedykolwiek bardziej zaimponował jako Lirik. Z polskich streamerów powiem szczerze, że chyba z kilka tygodni przesiedziałem u ciebie i u Gluhamera. U Gluhamera też bardzo dużo siedziałem, bo w Hirowski grał. Uwielbiam też Hirowski, ale tego. U kogo jeszcze z polskich streamerów przesiedziałem? Chyba z polskich to tyle. Z zagranicznych to głównie Lirika. U Lirika głównie siedziałem, ale tak to zaglądałem w sumie do każdego. Ja się mam tak, że ja staram się, patrzę kto co robi, wiesz, traktuję, ja Twitcha traktuję jak telewizję. Skaczę. O, jeszcze Samita oglądałem, jak grał w statki. Bardzo lubiłem Samita oglądać, jak grał w statki. Samit na statkach. W ogóle brakuje mi survivali. Jak kiedyś było H1Z1, jak kiedyś było, wiesz, Warzy, jak kiedyś było DayZ na Armię Dwójce, to ja wtedy leciałem sobie... Arma u Liryka, no, ja sobie wtedy leciałem po absolutnie każdym streamerze i sobie oglądałem każdego po kolei. Każdy był zajebisty. Każdy był tak świetny, takie emocje, takie po prostu dobra treść, takie interakcje. To były moim zdaniem, to były tak piękne czasy streamingu, że życzę, żeby one kiedyś wróciły jak za czasów właśnie Arby i tych pierwszych wytworzenia się survivali. I wierzę i mam nadzieję, że Among będzie takim kopem, który stworzy nowy rodzaj gier, czyli gierek typu Deception, typu gierek typu zwodzenie, typu granie z innymi, typu takie, które nie mają mega wysokiego progu wejścia, tylko mają wysoki próg, żeby może nie tyle co być dobrym, tylko żeby dobrze się to oglądało, żeby robić fajną treść z tego. No Zacha trochę powiedział racji. Pancernik zbanował, derpszako. O, no to jutro będzie wyjaśniane przez ksajowców. Jezu, będę... O, Lirik w ogóle właśnie zawsze mi podobało, właśnie mój czat został unicestwiony przez najbliższy tydzień przez abordaże od tego, od Ksajo Industries. Właśnie Pancernik zbanował tego, derpszako. Będą abordaże robione. Co jest śmieszne, wiesz co, jeszcze mówiąc o Ksajo Industries, jak zrobili mi rajdzika, sobie czat sam sobie zrobił od Ksaja, zrobili abordaż, ja trochę się z tego pośmiałem, zdałem 5 gift subów na czat, zaczęli spamować, że tego, dobra, mamy to co, mamy to, co chcieliśmy, zawracamy z powrotem na tego, na statek, wracamy na łajbę, to było całkiem zabawne. Ale później poszedł tego, jak poszedł rajdzik kogoś od nich grupy, no to już nie było to zabawne, to było bardziej sub-mode. U Liryka zawsze podziwiałem jego grafików. On chyba z Gearsart, tak się nazywa na pewno. Gears. Ludzie, którzy mu robią overleje, emotki, to są ludzie, którzy budują, to jest moim zdaniem bardzo duży aspekt tego. Budowanie treści. Poza oprócz oczywiście ogromną charyzmą, jaką ma. Marki, przepraszam. I tak, marki. To jakby to, te jego kotki i wiesz, te cały overlay, nawet te sceny, nawet wiesz, intro, które tam wiesz, było animowane, on chyba kiedyś mówił, ile czekał na intro, bo zamawiał właśnie z jakiejś firmy, która wiesz, robi takie animowane rzeczy. Zawaliście, naprawdę ja podziwiam. To jest to znaczy, rzecz, wiesz, którą ja bym kiedyś chciał rozwinąć u siebie, taką po prostu markę, taką animowaną. Pokazywania twarzy. Jeżeli nie pokazujesz twarzy, musisz mieć stream dopracowany pod względem graficzek, maskotek, overlayów. Musisz mieć wszystko dopracowane idealnie, żeby to fajnie działało po prostu. Ja też zawsze miałem również taki wymóg, że jeżeli już chciałem mieć jakieś emotki na Twitchu, czy w ogóle jakikolwiek branding, że właśnie chciałem, żeby to stało na poziomie podobnym właśnie do Lirika. Że Lirik jest zawsze, jeżeli ktokolwiek się mnie pyta, jak coś ma wyglądać, jak ma być dopracowane, zawsze to musi być Lirik. Zawsze to jest Lirik, jako to jest złoty golden standard, co nie? I drugi standard, i moim zdaniem, o właśnie, zapomniałem o tym streamerze, bo już go na Twitchu nie ma, Doktor Disrespect. No, uważam, że jeżeli chodzi o poziom tworzenia rozrywki na żywo, uważam, że to jest najwybitniejszy polski streamer. Boże, polski. Polski streamer, Wislaw. Doktor Disrespect ma polskie korzenie, co? Lik, normalnie. Lik, przepraszam, o Jezu, miałem nie mów. Nie no, Ewron, no nie, powiedziałeś. Polski, polska górą, normalnie. Tylko jestem ciekaw, ile Disrespect faktycznie robi sam, ile ktoś, wiesz, za tym siedzi, bo jakby... Dla mnie on zawsze miał trochę taką bucowatą osobowość. Jakby Doktor Disrespect, jakby... no halo! Ta. No Disrespect, no wiesz. No, ale nie. Masz Lamborghini i parkujesz tak. Na dwóch miejscach dla niepełnosprawnych na Twitchconie. No nie ma nic innego, jak można wpisać tego człowieka. To jakby wiadomo, że kreacja, no nie? Ale jakby... Nie wiem, może z opowieści, z jakichś tam, wiesz, eventów, co zawsze tam zagraniczni streamerzy mówili, że wiesz, chłop przychodzi... Wiesz, no w końcu są memy z CD, że wiesz, tam zdrada żony itp. No. Ty masz wgląd do czegoś, do czego ja nie mam w ogóle wglądu, zatem w ogóle nie mogę pomyśleć w ten sposób, a zobacz jak twoja opinia jest zmieniona przez to, że ty znasz ten backstage, co tak, nie? Tak, no generalnie chłop, wiecie, no chciał ruchać jakieś małe streamerki dlatego, że po prostu jest duży i że dlaczego nie chcesz mi dać dupy, no przecież mam tyle widzów, nie? Wiesz, no teraz na pewno troszeczkę bardziej może jest humble przez to, że wiesz, tam wyleciał na tego YouTube'a. Ciężko jest zrozumieć, czy chodziło o to, że jest duży, że ma 3 metry wzrostu, czy chodziło o to, że ma duży kanał i czy małe streamerki, czy małe, czy... Za granicą chyba nie było streamera, przynajmniej z opowieści, który tak by nie flexował liczbami na eventach i nie próbował mieć z tego jakichś korzyści Ariel. Niż Disrespect. Wiadomo, kiedy mówimy o tym, że on na przykład nagrywa to, że jedzie Lambo po, wiesz, tam miejscu dla inwalidów czy coś, to jest wszystko budowanie kreacji. To co on mówi na streamach, wiesz, tak, tam Time Champion itp. To jest wszystko budowanie swojego imienia. Ale jak jesteś na evencie, gdzie nie ma kamer, nie masz maski, tylko jesteś osobą, to właśnie ma bardzo słabą opinię u wszystkich i za coś z tych rzeczy pewnie dostał tego perma. Bo dalej nie wiadomo, za co dostał perma, no nie? Ale no i dostał perma za prywatną jakąś rzecz i po prostu ktoś bardzo wysoki zlecił po prostu wypieprzenie go z platformy. Albo po prostu, wiesz, co z tego, że koleś robi zajebiste liczby, robi super wyniki, skoro jest po prostu bucem do pracy i jest problemem dla całej platformy. No tak. Szczególnie, że oni nie mają... Twitch nie zdechnie przez to, że Disrespect nie odszedł, co nie, że zniknął. Twitch ma w dupie, tak wewnętrznie Twitch ma naprawdę w dupie. A najwięcej stracił kto? Disrespect. Tak, Twitch teraz na YouTubie. Oj, strasznie. Twitch przez tą pandemię zdobył taki ogromny ruch, że oni sobie w pewnym momencie nie radzili z tym ruchem. Po prostu w pewnym momencie czat zaczął lagować, niektórym się jakości nie wczytywały, po prostu był tak duży ruch. Ile z nim grałem, wiesz, to, że ja przyjemnie się bardzo grało. Twitch ma już coś takiego w sobie, że ci ludzie, jeżeli ktoś dostanie bana, to ci ludzie zostaną na Twitchu. I ja to na przykład zauważyłem, że znaczy nie po sobie, ale chodzi o to, że są ludzie, którzy nie idą obejrzeć kogoś, tylko odpalają sobie Twitcha. Ja na przykład jestem też z taką osobą, które po prostu jak siadają do kompa, to na drugim monitorze mam Twitcha. Już nieważne kto jest, ja dopiero po wejściu na Twitcha ogarniam kto jest. Oczywiście wiem, wiesz, o danych godzinach, że ty jesteś o tych godzinach i o tych, po prostu przyzwyczaiłeś mnie do tego jako do widza, no nie? Ale defaultowo chcę sobie po prostu obejrzeć kogoś na Twitchu. Bo po prostu to jak Twitch chat jako czat jest skonstruowany, te wszystkie emotki, ta atmosfera, mnie to po prostu bawi i cieszy. Więc jakby... W sytuacji, w której ktoś dostaje bana, na przykład Disrespect, mówię trudno, to idę do kolejnej listy na moim follow tabie. No nie, a nie, że o Jezus, gdzie jest Disrespect? Muszę za nim biec na Instagram Live. No nie, whatever po prostu w to. Dostał bana unlucky, ja sobie znajdę po prostu innych twórców. Zawsze mam Twitcha na drugim monitorze włączonego. Po prostu zawsze. Co bym nie robił? Montuję sobie coś, gram, zawsze jest Twitch. Albo sam streamuję, no to wiadomo, to jest naturalne. I jakby dla mnie Twitch już streamuję, mam włączonego Twitcha, no wiecie. Swojego. Więc jakby sytuacja jest taka, że Twitch raczej powinien mieć gdzieś. Ja też z Twitchem gadałem już jakiś czas temu i oni powiedzieli na przykład, że oni tam nie mają zamiaru wykupywać aż tylu youtuberów czy coś, bo u nich i tak widownia zostaje na platformie. To nie jest tak, że oni muszą łapać, że oj, nie uciekajcie na YouTube'a, nie uciekajcie, bo u nich i tak większość zostaje tak naprawdę. Platforma to znaczy... ma takie przyrosty, że to jest insane. Oczywiście teraz przez pandemię, więc jakby no ciężko faktycznie realny przyrost taki. No ale z drugiej strony wiesz, ile osób tak naprawdę z nudów odpaliło sobie pierwszy raz Twitcha i teraz się tak zżyło z tym community, że zostaną po pandemii, no nie? Bo to też jest tak, że ja na przykład mogę uchylić ekskluzyw na streamie, że jak negocjowałem umowę z Twitchem, to pierwsza reakcja Twitcha, ja miałem dwie renegocjacje umowy już do tego momentu. Było tak, że negocjowałem umowę w marcu, kiedy miałem te bardzo duże przyrosty do 7K i Twitch powiedział, że oczywiście no Ewron, masz teraz 7K z całym szacunkiem, ale nie wiemy ile po prostu po pandemii zostanie tych ludzi, no nie? Potem były wakacje, troszeczkę obostrzenia się, wiesz, zluzowały, okazuje się, że 90% z tych widzów zostało na Twitchu. Nie tylko u mnie, ale po prostu ci ludzie stwierdzili, że... Nauczyli się oglądać Twitcha, tak, odkryli nową rozrywkę na zasadzie, kurde, mam alternatywę dla telewizji wreszcie. Tak, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o YouTube'a, ja niestety mam już taki problem z YouTube'em, że ja bardzo dużo oglądam YouTube'a i bardzo dużo oglądam Twitcha. I to jest moja główna rozrywka, jakby nie patrzeć. I na YouTubie bardzo często mam problem na zasadzie, że spędzam nawet momentami 45 minut łącznie, szukając czegoś ciekawego do obejrzenia, co by mnie zainteresowało, czy coś jest to jakieś ciekawsze, wiesz, naukowe, czy to jest jakieś po prostu jakieś rozrywkowe, że czasem mam problem, że nie mogę znaleźć czegoś, co złapie moje zainteresowanie. Na Twitchu jest tak, że to jest jak telewizja. Oglądasz jakiegoś streama, zacznie ci nudzić, idziesz na innego streama. Siedzisz cały dzień i się dobrze bawisz, no to spoko. To spędziłeś sobie cały dzień zajebiście na innym streamie. Może warto zasubskrybować tego streamera, skoro tak długo siedzisz u niego i nadal się dobrze bawisz. Ale jeżeli na przykład jest dużo... Jeżeli jest... Ja na to nie narzekam. Ja na to nie narzekam akurat. Bardzo, bardzo akurat fajnie tego, dużo subów. No. To nie, ale... Szczególnie z Ksylaksem na czacie. A widziałem, że dzisiaj cosplay Mandzia to w pełni ci wszedł, co nie? Ja tak padłem, bo ja byłem mega wdzięczny, ale tak padłem po tym, jak powiedział, pewnie Mandzio, nie ma problemu, widzimy się jutro. Tak, widzimy się jutro. Że ja na początku zamemowałem, nie mówię tak, siedzę, wiesz, dałem sobie twój nick, no nie mówię tak, o Ksylak z 1000 subów, dzięki bardzo, no tak czy inaczej wrócimy do rozmowy. Cosplay Mandzio. Tak, cosplay. No. I kontynuując, że po prostu telewizja nas przyzwyczaja do tego, że chodzimy po kanałach, szukamy, jeżeli coś nas zainteresowało, to zostajemy. Naturalnym, wiesz, naturalnym przejściem jest telewizja na żywo, czyli Twitch. W sensie, może nie telewizja na żywo, bo to jest, chociaż nie każda telewizja jest na żywo, ale bardziej telewizja internetowa, gamingowa internetowa. Już za granicą jest też dużo streamów IRL i wiesz, Just Chatyk jest tam najbardziej popularny, ale u nas to są głównie gry, chociaż to będzie rosnąć. Myślę, że dynamicznie będzie rosnąć w ciągu tego roku i w ciągu następnego roku, bo raczej wątpię, żeby się zbyt szybko te obostrzenia zmieniły i w ogóle sytuacja, jaką mamy obecnie. No tak. I świetny czas, żeby być streamerem, o tak powiem. To jest fenomenalny czas, żeby być streamerem. Bo ja się dziwię, dlaczego... Czekaj, tylko dokończę, że masz pracę, która jest naprawdę mega przyjemna, jeżeli masz coś, jeżeli idzie ci dobrze, to jest to jedna z najprostszych prac na świecie, bo idzie ci dobrze i tego. Jeżeli idzie ci źle, to kurde, jest to najtrudniejsza praca na świecie, stajesz przed murem, bierzesz rozbieg i głową w mur po prostu, co możesz zrobić, żeby było dobrze. Ale w momencie, kiedy ci idzie dobrze, to jest nie dość, że mega przyjemna, to jeszcze prosta praca, to jeszcze dodatkowo czujesz się w tych czasach, że kurde jest coś potrzebne, że ludzie potrzebują coś obejrzeć, żeby się dobrze bawić i wyluzować nawet na te 10, 15 czy 30 minut, nie? Dla mnie nawet czat jest taka terapia, nie wiem, ja po prostu lubię czytać czat, no nie wiem, to jest kwestia taka, ja nie wiem dlaczego, może to jest tylko dla mnie i to nie jest aż tak ważne dla platformy, ale dla mnie na przykład czat jest mega ważny, jak jest skonstruowany. Zauważ, że żadna platforma streamingowa nie ma tak dobrze zdesignowanego czatu jak Twitch. Nie ma lepszego czatu w internecie niż Twitch. Na YouTubie nie przywiążesz się, na przykład Kokser napisał bardzo ważną rzecz przed chwilą, że gdzie by nie poszedł, to on rozpoznaje niki ludzi na czacie, na zasadzie o, widzę osobę X, widziałem cię wcześniej u tego typa. Wiesz, jakby ci ludzie się przewielają i mogą sobie budować relacje z tymi ludźmi. I chodzi o to, że na YouTubie, nawet jak masz aktywny czat, to tam po prostu masz, nie wiem, na przykład Michał Olbrycki zapytał, pozdrowisz mnie. Wiesz, ci ludzie są jak takie mrówki, nikt nikogo nie zna, po prostu jest taki jeden pierdzielnik, który jest, wiesz, spamem, po prostu tak naprawdę z nikim się nie zidentyfikujesz. Na Twitchu ludzie na przykład, wiesz, sobie customowe kolorki robią, czasami na przykład dobierają sobie kolorniku do ikonki, jaką mają suba, żeby po prostu fitować na czacie, co mi się mega podoba. Może bardziej... Wiesz co, bo da się fajnego zrobić czata też na YouTubie i niestety to jest na przykład kwestia, że czata na YouTubie to trzeba włączyć sobie wspieranie za na przykład 2-5 zł, jaka minimalny próg wejścia, żeby to, wiesz, ten czat był ogarnięty i wtedy da się fajnie go poprowadzić, ale Twitch ma coś, czego nie ma żadna inna strona. Ludzie wchodzą do streamera, na czat, żeby pogadać z innymi ludźmi i często streamer jest w tle w ogóle. Idealny stream to jest stream, gdzie streamer gra drugą rolę, a nie pierwszą, a pierwszą rolę gra cały czat. Wiesz, ja na przykład złapałem się na tym, że ja często oglądam sobie streama i czat jako całość. Jakby I nie wiem, ja bym był spełniony tak, że ja bym mógł streamować 20 godzin dziennie, gdybym na przykład mógł Netflixa oglądać na streamie. I teraz imagine, na przykład stałoby się coś fajnego w serialu, to wszyscy by pokczampowali, wiesz, jakby wszystko z Twitch czatem, aktywnym Twitch czatem smakuje 3 razy lepiej. Po prostu co byś nie robił. Nie wiem, mógłbym oglądać mistrzostwa piłki nożnej po prostu, nie wiem, po prostu, nie wiem, jakieś mecze Polski, jeżeli mógłbym to obejrzeć z czatem i po prostu, nie wiem, i czat by po prostu żył tym, co się dzieje. Po prostu nie wiem dlaczego, ale zawsze jak oglądam jakieś widowisko, na przykład nie wiem, jakąś konferencję, jak była jakieś tam Sony, czy tam wiesz, gdzie pokazywali nowe PlayStation, to na przykład wychodził, wiesz, jakiś typ, który teraz zaczął mówić, że och, ale mamy genialne procesory i wszyscy Resident Sleeper i takie Jezus, stul mordę, pokaż gry i potem GTA 6, GTA 6, no nie, wiesz, jakby to po prostu jest tak zabawne i tak dobrze zrobione, że po prostu nie wiem czy Twitch jest w ogóle świadomy tego, jak dużym sukcesem Twitcha jest czat po prostu. Pewnie wiedzą, no bo jakby ciężko, żeby nie wiedzieli. Ale... Ciekawe, czy Twitch jest tego świadomy. Znaczy nie, no Twitch na pewno wie, że teraz, ale wiesz, chodzi mi o to, że jak robili Twitcha, to czy przykuwali aż taką uwagę do czatu? Nie, to jest... bo wiedzieli, że wiesz, będzie taką częścią, bo teraz to wiadomo, no Twitch czat jest osobnym środowiskiem w ogóle w internecie, no nie? Stary, ludzie piszą kappy itp. całkowicie poza Twitchem. No stary, Jacob sobie robi fragi na YouTube, teraz oczywiście streamuje na Twitchu, ale Jacob, wiesz, robi sobie fragi na YouTube i Wislaud, a skąd słyszałem Wislaud, wiesz, jakby... Kappa to już jest w ogóle, każdy zna kappę, ktokolwiek tam w internecie, w środowisku gamingu jest, no nie? Już nie ma mimo, że to jest twitchowy. No nie ma. Już nie ma, bo była. Też miałeś czat wyłączony praktycznie od złotej kapy, czy się udało pokonać? Nie no, ja robię tak, że odpaliłem USA, start streaming, poszedłem po picie, wracam i widzę same złote kapy. Co jest, kurde, nie? Jakby co się stało? Myślałem, że się coś zepsuło. Normalnie, no ale coś tam się działo. To jest najlepsze, jak widziałem potem tweety tam Asmongolda i XQC, że no, meanwhile, jak Twitch odpowiada na DMCA strajki, złote kapy dla każdego. Wiesz, jaki jest mój ulubiony tryb czatownika? Tego, który jest zbyt tępy na to, że może zmienić kanał. Przychodzi i zaczyna narzekać i potrafi narzekać przez 30-40 minut. Cały czas narzekając jakimiś pojedynczymi słówkami. Ale zauważ, że to jest też tak, że ja na przykład cisnę narzekaczy, ale z drugiej strony zauważ, że masz ulubionego streamera. No nie? Przykładowo masz takiego swojego idola. I po prostu ty oczywiście, jeżeli chciałbyś obejrzeć na przykład Amonga, to masz streamerów Amonga, ale ty chcesz obejrzeć Amonga u tego swojego ulubionego streamera, bo po prostu ta gra plus jego personality to jest dla ciebie idealna mieszanka, no nie? Bo ja też się... Ja mówię o typowym czatowniku. Wiesz co, bardziej mi chodziło tutaj nie o widza twojego, który ciebie ogląda i chce zobaczyć, jak ty grasz, tylko ja mówię bardziej na zasadzie widza, który właśnie... Widza Twitcha, który, wiesz, który uważa, że gdzie nie przyjdzie, musi być to, co on chce. To nie? Ja często robię taką inspekcję, o której czat nawet nie wie, że jak ktoś pisze coś głupiego, ja sobie na niego klikam. Jeżeli okazuje się, że zafollowował dzisiaj kanał, leci spermbanem bez w ogóle mojego nawet, bez mojego nawet zdania. Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład na coś narzeka i widzę, że jest pierwszy dzień na kanale, to po prostu wylatuje. Mi się po prostu nie chce go czytać, bo jeżeli jest debilem w dniu pierwszym, to nawet mi się nie chce go uczyć, jak się zachowywać. Jeżeli ktoś jest bardzo często na kanale i na przykład narzeka, że Jezus, Ewron, nie graj w Amonga, bo mi się nie chce tego oglądać, to po prostu na niego nakrzyczę, żeby zamknął mordę. Już mam taką relację. I po prostu... Albo zamknie mordę, albo nie zamknie mordy i już to już bez znaczenia i tak bana nie dostanie. Ale po prostu, jeżeli ktoś przychodzi day one i narzeka, ja po prostu klikam. Jeżeli jest following since, nie wiem, 2 godziny, to po prostu leci spermem. Mi się po prostu nie chce mi się czytać takiej osoby. Unlucky, no przesiew po prostu, jest jak jest, no nie? Tylko, że w momencie, wiesz, dużo ludzi banuje, boi się z kogoś z perm banować, dlatego, że o nie, a co jeżeli nie będziemy mieli aktywnego czatu, bo wiesz, za dużo osób ma perma. Tylko, że po prostu lurkerów zawsze jest więcej i jest bardzo dużo lurkerów, którzy by się poudzielali na czacie. No, nie wiem, na pewno na czacie też są takie osoby, które po prostu czasami jak wchodzą na jakiś czat i widzą, jak gówniany jest ten czat i jaki jest cancerfest, to po prostu im się nie chce po prostu udzielać, bo i tak utonął w tym gównie po prostu. A jeżeli zbanujesz te takie głupie osoby, które po prostu aż skręca z cringe'u resztę, że muszą to czytać, to reszta tych ludzi się zacznie udzielać i jeszcze bardziej będziesz miał aktywny czat. I to jest właśnie takie wyrabianie moim zdaniem czatu, że po prostu... Ja nawet z niektórymi widzami dosłownie gadałem na PW na zasadzie na przykład, bo często się udzielali na czacie. Na Discordzie są nie bardziej aktywnych do tego. Udzielali się na czacie, na przykład teraz się nie udzielają, oni mówią, że... Na przykład niektórzy mówią, że po prostu, wiesz, jak jest duży spam, to oni po prostu nie piszą wiadomości, bo wiedzą, że to przeleci i ja ich rozumiem. A są takie wiadomości, że mówią, Jezu stary, od 3 dni ludzie spamują jakimś gównem, po prostu jakimiś yetimi, wiecie, i po prostu nie chce im się po prostu tego czytać, bo to jest już za bardzo takie syfowe, no nie? No na przykład jest taki aim szybko, który zawsze był miły, ale stwierdził, że on teraz będzie buntownikiem i będzie edgy kidem i za każdym razem będzie narzekał, że jemu się coś nie podoba i po prostu już nie mogłem czytać. O, wiesz, że u mnie też ostatnio się ktoś przemienił w taką osobę? Wambos się u mnie ostatnio przemienił, był zawsze miły na czacie, pozytywny i ostatnio jak zaczął narzekać na wszystko, to mam ochotę naprawdę go trzepnąć jakieś 30 minut czy 60 go odstrzelić. Bo na przykład widzisz, taki każdy szymko ma swojego Szymko. Szymko robi teraz taki reaming Ksajo Industries i myśli, że on się im przypodoba, tylko że oni mają to tak naprawdę w dupie, bo w momencie, kiedy kończy się kontrakt, to oni już nie streamują. Jakby ta reputacja cała przepada. Uda mu się, weź. Może mu się uda, no nie wiem. No. Ja na przykład z Szymko bardzo często czytałem itp., ale po prostu zaczął narzekać i być takim... Mam 13 lat i teraz jestem edgy i jak jestem chamski, to to jest fajne. Takie po prostu takie krzyczenie, że jestem chamski, więc to jest fajne. Więc po prostu no jest jak jest, no ale każdy ma jakąś tam swoje potrzeby. Ktoś może tak lubi, no nie wiem, whatever. Też kiedyś miałem 14 lat i stwierdziłem, że jak będę niemiły i będę edgy, to będę fajny. Też na przykład, wiesz, w zależności... Ale możesz hejtować i być spoko. Opos na przykład. Chłop tak wjeżdżał na Torka kreatywnie. Kim jest Opos? Bo wszyscy chcą mojej reakcji na Oposa, a ja nie wiem. Każdy, kto jest edgy kidem, niech się uczy od Oposa, jak w szpilki wbijać ludziom. To nie jest, że wyzwiesz kogoś od szmat, tylko on robi to tak kreatywnie, że po prostu każdy się z tego śmieje, nawet Torek. To jest osoba, która na przykład, jak Torek, jak się skróciłem z Torkiem, to on dodawał do mojego zdania jakąś, wiesz, na przykład Ewron, nie powinieneś mówić tego, tylko powinieneś zrobić to. I jakby Torek słyszał to, bo to były jeszcze czasy w momencie, kiedy Torek nie streamował, tylko czytał mój czat i on czytał te wiadomości Oposa i za każdym razem się gasił, jak Opos coś czytał. Wiesz, jakby on po prostu zawsze wysyłał stowiców w odpowiedzi do Torka, no nie? Na przykład był moment, gdzie ja tam grałem z Mamiko, wrócił Torek po jednym dniu i Torek mówi: Ewron, idę się zabić, już nie chcę grać na tym serwerze, nie? I tam na przykład Torek stał na taką przypaścią, każdy mówił: Ewron, znaczy Torek, nie skacz, nagle bicy od Oposa, skacz w końcu, ty szmato, nie? Wiesz, to zawsze było tak genialne i tak w punkt, że po prostu każdy lał i Torek mówi, że on nie ma tego za złe, że on tak mówi, bo to wiadomo, że jest po prostu taki poziom trolla, ale to jest w tak dobry sposób zrobiony poziom trolla, że po prostu trzeba się od takiej osoby uczyć. Jak chcesz być edgy, to ucz się od takiej osoby. Bo z youtuberów osoba, która umiała tak właśnie dobrze dopierdzielić, takim dobrym tekstem szczelić, to Nitro zawsze był. Zawsze Nitro potrafił dopierdzielić tak, że w sumie było ci przykro, ale trochę się z tego śmiałeś, bo w sumie dobry punch to był właśnie. Tak, ale Opos też miał takie na przykład... Takie odpały, jak mi Torek mówił. Opos miał na przykład taki epizod w nocy, że wszedł na Discorda Torka, oznaczył go @Torek, ty szmato, wkleił to 40 razy i wyszedł z Discorda, zanim ktoś go zdążył zbanować. Chłop ma po prostu jakąś misję wewnętrzną, którą spełnia, ale jest 3:00 w nocy, on wchodzi, Torek, ty szmato, Torek, ty szmato, Torek, i leave serwer, nie? Zanim dostanie bana, żeby móc to zrobić znowu za 3 dni znowu. Po prostu chłop jest czempionem i to po prostu jest osoba, którą no jakby nie da się nie lubić, mimo że wiesz, no zawsze jakby przegiął jakoś bardzo, chociaż no Torek też ma to trochę przegięcie, to wiesz, no ukróciłoby się go, tylko że on wie, kiedy przestać. On po prostu, dowali punchline w dobrym momencie, a to nie jest tak, że wiesz, przyjdzie na czat i powie: dzień dobry, witajcie, Torek jest szmatą, do widzenia, tylko on zawsze tego użyje w dobrym kontekście, no nie? Więc, tak jak kogoś mówi, nawet moderacja go nie banuje, po prostu to jest taki, no wiesz, no, jakby ktoś powiedział: Ewron, no trochę mi Opos przeszkadza, no bym powiedział: okej, no to tam najwyżej mu powiem, żeby już przestał czy coś, ale po prostu każdy wie, jaki to jest po prostu poziom humoru, no nie? Dobra. Kamilek, jest już powoli 1:40. Trzeba kończyć. Trzeba kończyć, będziemy to zawijać. Trzeba to powtórzyć, to na pewno. Trzeba na pewno to powtórzyć. Zdecydowanie. Late Night Podcast. Stop streaming, SS. Tylko że XXI wieku i nie kojarzy się aż tak negatywnie, chociaż i tak nadal trochę negatywnie. Bez pitu, ja pierdzę. SS, koniec zabawy. Tak zwane. Będziecie na następny raz, czacik. Mamy kogoś śmiesznego do zrajdowania, Ewron? Nie wiem. Na zobaczmy. Ja miałem Izaka zrajdować, zapomniałem. Dzięki wielkie za super podcast. O. Czekam na odcinek 2. Milej nocy. No, Pago. Typowy Pago. Myślałem, że w Among gra. To jest kategoria Among, gra w CS-a. A samolubny będę. Nigdzie was nie wysyłam. Sobie na Twitchu znajdziecie, kogo lubicie. Ja to w ogóle mam tak, że Tak, wiesz, ja bo nie wiem, kogo wybrać. Gdzie chcą, no nie? No. No ja właśnie też za bardzo po takim podcaście nie wiem do kogo odesłać, które miejsce będzie słuszne. Myślę, tak naprawdę. Większość. Często jest tak, że po streamie ludzie idą do kogoś innego, ale wydaje mi się, że jest taka godzina, że dużo osób już oglądało w łóżku tak naprawdę. Tak. Więc myślę, że też już spanko niektórzy będą mieli, więc... Zahaczaj, nie. Sygmunt! Boże, 10 gifcików, 10 ja pierdzielę. Wislaudzik! Totalny! Wislaud. Właśnie, to zanim ja jeszcze opluję, to jeszcze wszystko... Ta, dzięki za suba, Sygmunt, poksam. Ale że Nexe dostaje za wszystkich osób. A dać ci ciekawostkę? Wbiłem tutaj no, dosłownie minutę temu, że na tego streama. Poksam, dzięki, dobra, nie, nie przeszkadzam. I zagrać Lola, nara. O, nie się czym chwalić. Nie wiem, on tu powiedział tego i niegracznego Lola, takie nie wiem, że kurde pozazdrościć, nie wiem chłopie, co mam powiedzieć. Współczuję, straszna choroba. Wiesz co, jaki jest problem z Lolem? Z Lolem jest problem taki, że ta gierka jest po prostu naprawdę z uzależnieniem. To jest jak, o wiem, jak każda osoba, która pali papierosy, określa palenie petów jako nie lubię tego robić, ale i tak to robię i nienawidzę siebie za to, bo to jest mój nauk. I takie jest granie w Lola, że czasem raz na 100 lat jest taka satysfakcja za wygraną w Lolu, zwłaszcza jeżeli wbijasz rangę czy coś, jest taka satysfakcja, ale przez większość masz taką neutralność przemieszaną z po prostu lekkim wkurzeniem i troszeczkę dlaczego ja spędzam mój czas na to. I zaczynasz kolejną grę, bo wierzysz, że będzie lepiej i że będziesz się dobrze przy tym bawić. I co jest najgorsze, powtarzasz to 4 razy, a za 5 się dobrze bawisz. I masz motywację, żeby grać dalej. No co ty dajesz, kokser? Dobra, to ja wszystko przeczytam. Zahacza, dziękuję ślicznie za 50 bicików. Kastor, dziękuję ślicznie za 100 bicików. Również dziękuję za słuchanie. Dodaj, dziękuję ślicznie za 100 bicików. Ja pierdzielę, ja bym skąd Zakon, dziękuję ślicznie za gifcika. Zeszyty, Zakon, dziękuję ślicznie za gifcika. Robsonero, dziękuję ślicznie za gifcika. Dudek, dziękuję ślicznie za biciki. Matioszka, dziękuję ślicznie za subika. Robson, dziękuję ślicznie za gifcika. Dziękuję za szyty, Zakon, ślicznie za biciki. Dziękuję za szyty, Zakon, za biciki. Dziękuję Robson za subika. Dziękuję Help Me Bro za biciki. Dziękuję Erbeon za... biciki, dziękuję za szyty, Zakon za biciki, dziękuję Dudek za biciki, Dudek za biciki, Dudek za biciki, za szyty, Zakon za biciki. Magdalena, dziękuję bardzo ślicznie za suba, Piotr, dziękuję ślicznie za suba, dziękuję Hejo ślicznie za biciki, dziękuję Raksu za suba. Dobra. I teraz donaty. Nikogo nie opluwam. Nie czytaliśmy, ale nikogo absolutnie. Następnym razem Plęśniak, dobra. Toast, kiedyś bon appetit. PewDiePie, mimo że content PewDiePie'a to jest Pogo ostatnio, przez dłuższy czas jest Pogo i go oglądam chyba z sentymentu już teraz. Tylera oglądam, Alex, French Guy Cooking, XQC, czasem sobie pooglądam, że to lubię. Gdzie są tego narzędzia płatności, spis wiadomości? O, pięknie. Dziękuję ślicznie Pleśniak za trójeczkę, szybkie Watch Together. Nie będziemy teraz robić tego, Dudek, Watch Together. Dziękuję ślicznie za 5, ale nie będziemy Watch Together teraz robić. Z polskiej sceny Zony się mocno wybił bez próbowania innych osób, na przykład zatrzymało się na barierze 300 osób. Okej, rozumiem, dziękuję za trójeczkę. Rzeczywiście, Zonego kojarzysz, wiedziałem go dużo na Twitchu, ale osobiście nie oglądałem. Inspektor Garzant nie będę pytał. Dziękuję ślicznie za trójeczkę, dziękuję Mateusz za trójeczkę, dziękuję specjalista Twitcha za trójeczkę, za 5, dziękuję za Lesik, dziękuję za trójeczkę, za widziany widzów, Verdi, dziękuję za 5, dziękuję Felomelo za 10. Dziękuję ślicznie Ratchet za 4, dziękuję Robson za 5 i dziękuję ślicznie Robson ponownie za 5 i Cysiek, dziękuję ślicznie za 3 i chyba tyle. Nie, jest XDQL, dziękuję ślicznie za 3, Cysiek za 5, Gekko, dziękuję ślicznie za 10, ale to już było wcześniej, to już przeczytałem, zatem dziękuję bardzo ślicznie. Junior, dobra. Rajd Junior, niechaj ma nam noc. Dobranoc czat. Dobranoc czat, rajdujemy Juniora. A czekajcie, bo to zły Junior. Jakiś wyświetliła mi się jakiś koleś 40 plus awatar. No ja wiem, że to jest ta sama grupa wiekowa co Junior, ale... Junior, junior. Junior, junior. Jaki z niego junior? Pozdrówcie Boomera od nas. Czacik, pozdrówcie go od nas. Dobranoc, czacik. Teletubisie mówią papa. Nie słyszymy się jutro u mnie o 17, u Ewrona o godzinie 19. I może w nocy. Zobaczymy. No, może znowu będzie podkaścik. O, kolejny podkaścik robimy z bieganiem w DayZ, bo ja z Ksylaksem miałem dzisiaj biegać w DayZ i się nie udało. Ja mogę. Chcesz pobiegać w DayZ? O, to możemy pogadać sobie. I pięknie. Zatem dobranoc, widzowie, uciekamy. Show, dziękuję tobie jeszcze ślicznie za subika. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pa, 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 pa. Czat.